Pojawienie się na polu boju z początkiem 1944 roku sowieckich czołgów IS-2 było dla Wehrmachtu zdecydowanie nieprzyjemną niespodzianką. Niemieccy pancerniacy nie mogli już liczyć na swoją przewagę, jaką w 1943 roku dawały im czołgi Pantera oraz Tygrys. Pierwsze starcia z radzieckimi czołgami IS-2 pokazały, że czas Wielkich Kotów dobiega końca. Ale żebyśmy mogli zrozumieć, jak Sowietom udało się stworzyć czołg, którego bał się każdy niemiecki pancerniak, w tym odcinku postaram się wam przybliżyć każde najważniejsze wydarzenie, które doprowadziło do powstania właśnie czołgu IS-2. Za pierwszy nieoficjalny prototyp czołgu IS-2 z przymrużeniem oczywiście oka można uznać prototyp czołgu KW-9. W tym projekcie na podwoziu czołgu KW umieszczono nową przeprojektowaną wieżę, do której wciśnięto 122 mm haubicę U-11. Sam ten projekt nigdzie nie poszedł, bo w tamtym czasie Sowieci już wiedzieli, że czołgi KW to przestarzała konstrukcja i nie ma sensu przy niej grzebać. Dodatkowo no nie potrzebowali czołgu tak zwanego, ja to tak nazywam po polsku, haubicowego. No i tutaj czołg KW potrzebował nowego projektu pancerza. W międzyczasie Sowieci pracowali również nad projektem czołgu uniwersalnego KW-13, który miał łączyć mobilność czołgu T-34 z mocnym opancerzeniem czołgu KW. Pierwszy prototyp się nie udał, więc skonstruowano dwa kolejne. Tym razem na jednym z nich umieszczono wieżę z czołgu KW-1S, znaczy bliźniaczą wieżę do czołgu KW-1S, a na drugim właśnie wieżę ze 122 mm haubicą U-11 z programu KW-9, aczkolwiek to też nie była ta sama wieża, w detale przejdziemy później. Sam pomysł na czołg uniwersalny był dobry, ale w międzyczasie, zanim został dopracowany i wprowadzony do produkcji, Niemcy na pole boju wytoczyli czołgi Tygrys oraz Pantera. Tym samym projekt czołgu uniwersalnego umarł i zrodził się nowy program czołgu ciężkiego. Program ten wykorzystywał rozwiązania z projektu KW-13, KW-85 oraz KW-1S. Sowieci stworzyli swój nowy czołg ciężki IS-1. O nim opowiadałem bardziej szczegółowo w poprzednim odcinku. W skrócie, z czołgiem IS-1 prawie natychmiast pojawiły się pewne problemy. Mianowicie, po pierwsze, Sowieci już wcześniej produkując czołg KW-1 obok czołgów T-34 napotkali się z rozterką. I polegało ono na tym, że w sumie to po co im KW-1, skoro oferuje dokładnie taką samą siłę ognia jak T-34, a sam jest wolniejszy i droższy w produkcji. Jedyne co KW-1 oferował, to znacznie lepszy pancerz niż czołg T-34. Aby uniknąć tego problemu, nowy czołg ciężki potrzebował nie tylko oferować lepszy pancerz, ale również większą siłę ognia niż właśnie czołgi średnie T-34. Tak więc w nowym czołgu ciężkim zastosowano armatę 85 mm, kiedy to czołgi T-34 dalej były produkowane z armatą 76 mm. Aczkolwiek, kiedy IS-1 wszedł do produkcji seryjnej, projekt nowej wieży do czołgów T-34 uzbrojonej w taką samą armatę 85 mm już istniał i tak naprawdę był dopinany na ostatni guzik, tutaj przed wprowadzeniem do produkcji seryjnej. Oznaczało to, że lada moment czołg średni dogoni siłą ognia nowy czołg ciężki i znowu jedyne co będzie miał do zaoferowania nowy czołg ciężki to tak naprawdę grubszy pancerz i Sowieci wróciliby do punktu wyjścia. Drugim problemem okazało się to, iż 85 mm armata nie dawała radzieckim czołgom żadnej przewagi na polu boju nad nowymi niemieckimi czołgami, takimi właśnie jak Tygrys czy Pantera, a co gorsza, nawet nie wyrównywała ich szans. Tygrysy czy Pantery dalej mogły atakować i niszczyć sowieckie czołgi, same znajdując się poza skutecznym zasięgiem ich dział. Co prawda, masowe przezbrojenie czołgów T-34 w 85 mm armatę miało jeszcze sens, aczkolwiek nowy czołg ciężki, tak uzbrojony, nie robiłby na nikim wrażenia. Zresztą debiut bojowy IS-1 pokazał, że niemieckie Pantery i tak rozrywają go na strzępy, a 85 mm armata od frontu może je co najwyżej zarysować. Przynajmniej na dystansach, na jakich dochodziło do starć tych czołgów. Z bardzo bliska 85 wciąż miała szansę, ale mało która niemiecka załoga pozwalała sowieckim czołgistom podjechać tak blisko. Sowieci szybko zdali sobie sprawę, że ich nowy czołg ciężki nie spełnia oczekiwań i większość czołgów IS-1 została zawrócona z drogi na front do fabryki. Tutaj celem ich przezbrojenia w nową armatę. Bez sensu było marnować teoretycznie dobre podwozia, kiedy na horyzoncie pojawia się dużo lepiej rokująca wieża dla tego czołgu z nową armatą. Ale żeby poprawnie opowiedzieć wam o czołgu IS-2, musimy cofnąć się w czasie, zanim jeszcze czołg IS-1 został zaakceptowany do produkcji. Mianowicie zacząć trzeba tutaj od zimy 1941 roku, kiedy to Sowietom do produkcji czołgów KW zaczęło brakować armat. Stało się tak, ponieważ fabryka Kirowa w Leningradzie przestała dostarczać działa F-32 z wiadomych powodów. Tym sposobem została tylko jedna fabryka w tamtym czasie, która dostarczała armaty. Były to działa F-34 przeznaczone do montażu w czołgach T-34. No i w październiku 1941 roku ta fabryka zaczęła dostarczać je z lufami od armaty ZIS-5. No ale tych dział było za mało.
Koniecznym było produkowanie dział czołgowych gdzieś w pobliżu linii montażowej czołgów, żeby zapewnić ciągłość produkcji KW-1. Wyszedł nowy rozkaz, postanowiono w pierwszej kolejności uwzględnić najbliższe miejscowe zakłady i tak się składało, że haubice polowe M30 kalibru 122 mm były produkowane relatywnie po sąsiedzku względem linii produkcyjnej czołgów KW. Padła więc decyzja o opracowaniu czołgowej wersji tej haubicy i tutaj inżynierom z biura projektowego do tego przypisanego udało się to zrobić i tym sposobem powstała haubica czołgowa nazwana U-11. Dodatkowo, aby wcisnąć ją na podwozie czołgu KW-1, wieża została przeprojektowana, jednak zmiany nie były zbyt duże, więc teoretycznie można to było szybko wprowadzić do produkcji. Aczkolwiek, wersja polowa jak i czołgowa tej haubicy miała małą szybkostrzelność oraz słabe właściwości przeciwpancerne. Tak więc planowany prototyp czołgu uzbrojonego we właśnie haubicę U-11, nazwany KW-9, pozostał tylko projektem na papierze, przynajmniej na jakiś czas. Do tego dołożyło się jeszcze to, iż produkcja armat F-34 ZIS-5 została znacząco zwiększona, dzięki czemu produkcja czołgów KW trwała dalej, chociaż nie dostarczano ich i tak w planowanych ilościach. No, po prostu Sowieci się zorientowali, hej, zaraz braknie nam armat, więc pora odpalić następne linie produkcyjne armaty F-34. Jednak biuro odpowiedzialne za ten projekt nie chciało z niego rezygnować, mimo odgórnych nacisków i jasnych sygnałów na brak zapotrzebowania na takowy czołg. I tutaj dzięki upartym inżynierom z tego właśnie biura prace nad czołgiem uzbrojonym w haubice U-11 trwały dalej, mimo tego, że projekt ten otrzymał najniższy priorytet. Tak naprawdę te prace trwały tutaj z własnej inicjatywy tego biura projektowego. No i tym sposobem 23 stycznia 1942 roku przetestowany został pierwszy prototyp czołgu KW-9 uzbrojonego w haubice właśnie U-11. Tutaj dalej było to sugerowane, sensowność tego czołgu była sugerowana tym, że dosłownie fabryce, która produkowała czołgi KW-1, czyli w tej fabryce Kirowa w Czelabińsku, pod tym samym dachem uruchomiono nową linię produkcyjną dział 122 mm do dział samobieżnych SU-122. Tyle, że w trakcie testów wyszło, że haubica prezentuje dobrą celność nawet na dystansie 1 km, a sama wieża jest zadowalająco opancerzona, aczkolwiek pojawił się inny problem. Szybkostrzelność czołgu wynosiła tylko 2 strzały na minutę, do tego pojawiły się skargi na sposób, w jaki operować musiał ładowniczy, aby z tego działa w ogóle strzelać. Do tego po testach i oficjalnej akceptacji czołgu KW-9 na uzbrojenie Armii Czerwonej i chęci wprowadzenia go do produkcji seryjnej, pojawił się nowy problem. Przyjrzano się amunicji przeciwpancernej przeznaczonej do tej armaty i tutaj okazało się, że jej używanie może spowodować krytyczną awarię zamka armaty, przez co czołg sam wykluczyłby się z akcji. Komisja odpowiedzialna za akceptację tego czołgu zmieniła swoją decyzję, ponieważ teraz KW-9 niezdolny do strzelania amunicją przeciwpancerną. Jedyną przewagę, jaką oferował nad normalną wersją z armatą ZIS-5 kalibru 76 mm, prezentował w dziale ogromnego ładunku burzącego. Przewagę tą uznano za niewystarczającą, szczególnie że produkowano już samobieżne działa SU-122, które oferowały dokładnie takie same możliwości, jeżeli chodzi o hajeki. No i tutaj komisja przypomniała biurowi projektowemu odpowiedzialnemu za prototyp KW-9, że powstał on z ich własnej inicjatywy i nikt o taki czołg nie prosił. Biuro to jednak jeszcze nie poddawało się i przeprowadzono jeszcze próby z samą amunicją burzącą przeciwko 76 mm płycie pancerza. No i okazało się, że trafienie takową amunicją burzącą nie spowodowało żadnych uszkodzeń tej płyty. Dosłownie oprócz śladu po trafieniu ta płyta się nawet nie wygięła. Tym samym program czołgu KW-9 został uznany za nieudany oraz zakończony. Próbowano jeszcze wcisnąć haubicę U-11 do jeszcze mniejszej wieży czołgu T-34, oczywiście przeprojektowanej, ale projekt ten został od razu odrzucony, zanim powstały jakiekolwiek prototypy z tego właśnie samego powodu, ponieważ znane były już właściwości balistyczne haubicy 122 mm i jakikolwiek projekt czołgu uzbrojonego w tą haubicę był od razu w fazie projektowej ucinany. No i tutaj jedyny prototyp czołgu KW-9 został zaparkowany przy charkowskiej fabryce Kirowa w 1942 roku, a w 1943 roku został on zezłomowany. W międzyczasie ruszyła produkcja czołgów KW-1S, które i tak posiadały inną wieżę. Tutaj również w międzyczasie trwały prace nad czołgiem uniwersalnym KW-13 i co ciekawe, to właśnie tą platformą zainteresowali się konstruktorzy czołgu haubicowego, bo oni się dalej nie poddali. I tutaj pierwszy prototyp KW-13 był bardzo słaby, tutaj projektanci tej pierwszej KW-13, tego pierwszego prototypu postanowili ożenić skrzynię biegów z czołgów T-34 z układem jezdnym z KW-1 i to się po prostu w ogóle nie sprawdzało. Ten czołg bardzo często się psuł na tych testach, tak więc pierwszy prototyp był kompletnie nieudany i powstały 2 kolejne. One teoretycznie znacząco różniły się od pierwszego prototypu i tutaj robi się bardzo ciekawie.
Jeden z tych prototypów uzbrojony był w wieżę czołgu z KW-1S. Znaczy ona była tam delikatnie przerobiona, ale można powiedzieć z przymrużeniem oka, że to była wieża z czołgu KW-1S z 76 mm armatą ZIS-5. A drugie podwozie w wieżę bazującą na projekcie wieży KW-9. Tylko no nie mamy dokładnej daty, kiedy powstała wersja z haubicą, co ciekawe. Należy jeszcze wspomnieć, że wieża dla prototypu KW-13 z haubicą 122 mm była dużo lżejsza. Tutaj o prawie 2 tony oraz posiadała szereg zmian względem wieży z prototypu KW-9. Była to po prostu ulepszona jej wersja i na pewno nie jest tak, że ściągnęli z KW-9 tą wieżę i włożyli na podwozie tej KW-13, bo istnieją zdjęcia prototypu KW-13 z wieżą ze 122 mm haubicą, kiedy istnieją również zdjęcia w tym samym czasie KW-9 z wieżą jeszcze zaparkowanej na parkingu po prostu charkowskiej fabryki, tak? Zatem na zdjęciach widać pewne detale, które rozróżniają te wieże. No i tutaj wczesnym grudniem pojawiają się pierwsze dokumenty nazywające te czołgi KW-13 jako czołgi IS-1, a nazwa IS-2 dla wersji haubicowej pojawia się po raz pierwszy w dekrecie PKO numer 2943, który mówi o produkcji eksperymentalnych czołgów IS. No i ten dekret został wydany 24 lutego 1943 roku. Na ten moment projekty techniczne były gotowe i zabrano się do pracy nad prototypami. Co do PKO, jest to w prostym tłumaczeniu Państwowy Komitet Obrony, który w sowieckiej Rosji został powołany 30 czerwca 1941 roku. Jest to najwyższy organ nadzwyczajny na czas wojny. Tutaj PKO zajmowało się kierowaniem spraw wojskowych i gospodarczych, ale w zakresie ich obowiązków nie wchodziło kierowanie operacjami wojskowymi. Ogólnie to taki nadzwyczajny komitet, który dyktuje czego i ile wyprodukować i jakie zmiany gdzie w gospodarce wprowadzić i takie tam. Tutaj w konstrukcję czy polityczną stronę tego tworu, jakim jest PKO, wchodzić nie będę, bo nie o tym jest odcinek, ale chciałem wam przedstawić, czym mniej więcej jest to PKO, bo tutaj tego skrótu będę jeszcze wielokrotnie używać. Wracając do IS-2, mamy tutaj pewien problem. Jakoś główny nacisk położony był na wersję oznaczoną jako IS-1. O samym pierwszym prototypie czołgu IS-2 wiemy zaskakująco mało. Co ciekawe, w dniu podpisania dekretu 2943, o którym wspomniałem wcześniej, jedno z radzieckich biur projektowych zaprezentowało haubicę D-11. Sama D-11 była uproszczoną, mniejszą i łatwiejszą w produkcji haubicą U-11. No i taka mniejsza armata spowodowała, że pewne biuro ponownie próbowało wprowadzić do produkcji czołg haubicowy na bazie T-34. Powstały pewne szkice, ale oczywiście ten projekt został ponownie zakończony, zanim dobrze się zaczął, bo nikt nie wykazywał zapotrzebowania na taki właśnie czołg. Szczególnie, że taki czołg jedyne co oferował na przykład Su-122 to było po prostu to, że miał obrotową wieżę, więc w ogóle po co marnować podwozia na coś takiego, skoro i tak już produkujemy Su-122, tak? Ale tutaj sam fakt, że opracowywano czołgową wersję armaty D-11, tą ulepszoną U-11, okazał się bardzo ważny dla konstruktorów czołgu haubicowego IS-2. Zakasali oni rękawy i stworzono projekt D-12, w sumie była to ta sama haubica, ale tym razem zunifikowana pod względem montażu z działami samobieżnymi. Tutaj dodatkowym plusem tej armaty był jej rozmiar, dzięki czemu biuro pracujące nad unifikacją tej armaty dla czołgów i dział samobieżnych od razu wzięło pod uwagę wieżę czołgu IS-1, czyli tutaj jeszcze tak naprawdę bliźniaczą wieżę czołgu KW-1S. No i tutaj możliwość użycia już produkowanej wieży była zbyt kusząca, aby ją po prostu przepuścić. Aczkolwiek dekret 2943, który mówił o pracach nad eksperymentalnymi czołgami IS, mówił też, że prototyp IS-2 ma być gotowy do 10 marca 1943 roku. Tym sposobem działo D-12 nie było jeszcze po prostu gotowe, więc pierwszy prototyp IS-2 powstał z działem U-11, pamiętającym jeszcze czasy prototypu KW-9. Czołg tak uzbrojony został dostarczony na testy pod koniec marca. Jeżeli chodzi o kadłub, był identyczny jak w czołgu IS-1, ale wieża była oczywiście inna. Jeszcze to nie jest ten kadłub IS-1, który znamy, to był jeszcze ten kadłub z KW-13, ale tu już się nazywał IS-1. Ale jeżeli chodzi o wieżę, była oczywiście inna. Jak wspomniałem, znacząco ulepszona i odchudzona wersja wieży z programu KW-9. Jeżeli chodzi o testy mobilności, tutaj troszeczkę obawiano się, że ta wieża z haubicą jest po prostu cięższa od wieży KW-1S i to wpłynie na mobilność czołgu, ale tutaj IS-2 przeszedł te testy tak samo dobrze jak IS-1. Nic dziwnego, czołgi te różniły się tylko wieżami, co prawda IS-2 był od jedynki cięższy o 740 kg, ale nie zrobiło to żadnej różnicy w trakcie testów. A IS-2 był i tak o 1,5 tony lżejszy niż początkowo zakładano z projektu. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, pojawił się problem. Ładowniczy miał za ciasne stanowisko, a naokoło działa wieży było za mało miejsca, aby można było je sensownie serwisować.
Komisja odpowiedzialna za próby postanowiła, że wieża powinna być zwiększona, przedział bojowy szerszy, przez co nakazano zwiększenie średnicy pierśnienia wieży o 15 cm. To jest bardzo ważne, bo tutaj już pojawiają się zalążki pierwszego faktycznie kadłuba IS-1, którego znamy dzisiaj. Dodatkowo komisja ta zasugerowała, aby zastąpić urządzenia obserwacyjne z czołgu KW-1S używane na prototypach angielskimi urządzeniami obserwacyjnymi Mark IV z czołgu Churchill. Widzicie, Sowieci dostali pakiet informacyjny w ramach Landlease na rozpoczęcie ich produkcji u siebie. Tutaj w wypadku obydwu tych zaleceń fabryka Kirowa zignorowała to. Po pierwsze, sugerowane zmiany przy pierścieniu wieży spowodowałyby wzrost masy czołgu o około tonę. Po drugie, angielskie szkiełka Mark IV nie były jeszcze przez Sowietów produkowane. W każdym razie próby czołgu IS-1 oraz IS-2 trwały dalej i wyszło w ich trakcie parę problemów z chłodzeniem maszyny i parę tam innych drobnostek, ale pojawił się nowy problem. W międzyczasie, kiedy trwały testy, Sowieci schwytali niemieckiego Tygrysa i przeprowadzili na nim testy uzbrojenia. No i tutaj zorientowali się po tych testach, że nowy czołg musi zostać uzbrojony w przynajmniej 85 mm armatę, bo po prostu 76 i ta 122 nie robi na Tygrysie żadnego wrażenia. No i w tym momencie jasne było, iż prototyp czołgu IS-2 nie wejdzie do produkcji. W kwestii kadłuba zalecono zwiększenie średnicy pierścienia wieży już tym razem o 18 cm, celem przygotowania go do adaptacji nowej wieży z 85 mm armatą. Tylko co ciekawe, prace nad czołgiem haubicowym nie zostały porzucone, aczkolwiek zostały przeniesione na inny czołg, którym był KW-1S. Jak dziwnie by to nie brzmiało, wyniki testów na zdobytym niemieckim Tygrysie, które doprowadziły do terminacji projektu czołgu haubicowego IS-2, jednocześnie spowodowały rozpoczęcie rozwoju samego pomysłu na czołg haubicowy. I tutaj dekret PKO numer 3289, wydany 5 maja 1943 roku, mówi o poprawie uzbrojenia artyleryjskiego czołgów i dział samobieżnych. Z powodu tego dekretu rozpoczęły się prace nad armatami kalibru 85 mm, które zostały umieszczone w nowych czołgach. No i tutaj powstały dwa projekty, które prowadzono jednocześnie przez dwa zespoły. Aczkolwiek wszystko działo się w Uralmaszu czy tak czy siak. Jeden z nich nazywał się D5, który przezwano później na D5T85, a drugi projekt nazywał się D7, który przezwano później na D5S85. Aczkolwiek Uralmasz dalej był odpowiedzialny za modernizację dział samobieżnych SU-122 i tutaj biuro projektowe odpowiedzialne za armatę D5S dostało również zadanie zmodernizowania haubicy dla właśnie SU-122. Tak więc, aby zaoszczędzić jak najwięcej czasu, postanowiono zunifikować pewne rzeczy. I tym sposobem tak naprawdę powstało działo D5S-122. Dzięki sprytnemu projektowi udało się stworzyć działo 85 mm, które po zmianie lufy na 122 mm i dzięki drobnym zmianom przy zamku na linii produkcyjnej tak naprawdę powstało bardzo kompaktowe działo haubicowe kalibru 122 mm. No i biorąc pod uwagę pewien sukces, tak jakby unifikacyjny, przeniesione też zostały pewne rzeczy na projekt działa D5T, żeby można było tak samo po prostu zunifikować produkcję, jeżeli chodziłoby o 122 mm armaty. I tutaj projekt techniczny był gotowy 21 czerwca 1943 roku i dodano do niego notatkę, że działo D5T-122 może zostać zainstalowane w wieży czołgu KW-1S oraz IS. Tutaj eksperymentalne działo zostało zbudowane w lipcu, ale nie zostało zainstalowane w żadnym wymienionym czołgu. Były ku temu, no cóż, dwa powody. Nowe działo D5S-122 zamontowane w czołgach SU-122 spisywało się bardzo słabo i miało spory problem z mechanizmem odrzutu. Bliźniacze działo D5T-122 okazało się wykazywać dokładnie te same problemy. Drugim powodem było pojawienie się w bitwach na Łuku Kurskim niemieckich czołgów Pantera oraz niszczycieli czołgów Ferdynand. Natychmiast oczywistym stało się, iż 122 mm haubica stała się działem przestarzałym w kwestii zwalczania czołgów, chociaż to już wiedzieli Sowieci z programu KW-9, no i potrzebna była potężniejsza wersja działa D5T. W kwietniu rozpoczęto pracę nad całobieżną wersją działa polowego A-19, ale przez pracę nad działami 85 mm produkcja SU-122 również zakończyła się na rzecz produkcji dział samobieżnych SU-85. Ojcie, po prostu w samobieżnym podwoziu, który ma wielkie pudło z przodu, dużo szybciej i łatwiej upchać jest takie armaty, niż po prostu zaprojektować je do obrotowej wieży czołgu, która jest dużo mniejsza niż takie pudło, tak? W międzyczasie tutaj inne biuro projektowe pracowało nad swoją wersją armaty 85 mm, nazywającą się S-31. Przegrała ona w testach z działem D5T-85 mm, ale dalszy rozwój armaty S-31 doprowadził do powstania kolejnej 85 mm wersji,
która znalazła się później na prawie wszystkich czołgach T-34. Wspominam o tym, bo jak inżynierowie ci pracowali nad armatą S-31, na boku z własnej inicjatywy opracowywali oni na podstawie tego działa również haubicę oznaczoną jako S-41. Tutaj haubica S-41 była jeszcze bardziej kompaktowa niż D-5T-122, i projekt umieszczenia jej na wieży KW-1S był gotowy pod koniec maja 1943 roku. No i tutaj podobnie jak poprzednia haubica 122 mm, również i ta została zaprojektowana z myślą umieszczenia jej na czołgu KW-1S. Aczkolwiek zanotowano, iż można by ją montować także w wieżach czołgów IS. Zresztą wieże czołgu KW-1S oraz IS były na początku wręcz bliźniacze, nikogo więc to nie dziwiło po prostu. Według opisu samych projektów działo to przeznaczone było do wsparcia piechoty, niszczenia umocnień i jeżeli trzeba to do walki z czołgami wroga. W samym dziale wykorzystano wiele elementów z 76 mm działa ZIS-5 oraz 100 mm działa S-3. I tutaj, żeby czołg nie zdradzał swojej pozycji, podbijając w górę chmurę pyłu po każdym wystrzale, zastosowano na końcu lufy ogromny hamulec wylotowy, który ten problem znacząco by zmniejszył. Szybkostrzelność tego działa wynosiła między 5 a 6 pocisków na minutę, a sam czołg mieścił łącznie 60 sztuk amunicji. Więc widzimy tutaj już ogromny skok jakościowy, jeżeli chodzi na przykład o KW-9, gdzie można było ze 122 mm haubicy strzelić 2 razy na minutę. Tutaj już szybkostrzelność wzrosła do 6-7 strzałów na minutę w dużo bardziej kompaktowej wersji tej haubicy. Aczkolwiek tutaj oczywiście okazało się, iż aby było cacy, wieżę czołgu KW-1S należało nieznacznie przeprojektować. Oznaczało to jednak opóźnienia na linii produkcyjnej, więc nie patrzono na to przychylnie. Ostatecznie projektanci haubicy S-41 ugrali swoje i na jednym z czołgów KW-1S zainstalowano na testy haubicę S-41. Tutaj nawet gdzieś przewinęło się podobno oznaczenie KW-122, ale tutaj nie ma oficjalnych dokumentów na ten temat. Ale tak naprawdę nie było to jeszcze to. Zresztą jak w końcu udało się na czołgu KW-1S zainstalować haubicę S-41, zainteresowanie takim projektem kompletnie umarło. I tutaj w międzyczasie doszło do zakończenia testów pierwszych i przejęcia do służby czołgu IS-1 uzbrojonego w 85 mm armatę. Co prawda wieże do czołgu IS-1 były wcześniej gotowe i szybko zostały umieszczone na podwoziu KW-1S, tutaj wycinając kawałek kadłuba po prostu naokoło, bo przypominam na projekcie czołgu KW-13, który później został przezwany na ISA-1, ten pierwszy kadłub testowy zalecono zwiększenie średnicy pierścienia wieży i ta wieża już, nowa wieża zaprojektowana w ten sposób nie pasowała już na podwozie KW-1, więc trzeba było po prostu naokoło tej wieży, tam gdzieś znajdował się oryginalny pierścień wieży, wyciąć kawałek pancerza, dospawać go na nowo i jakoś umieścić tą wieżę na czołgu KW. Tym samym powstało KW-85. Zanim IS-1 wszedł do produkcji, KW-85 było czołgiem zapchaj dziurą, gdzie po prostu umieszczono już gotowe i produkowane wieże czołgu IS-1 z 85 mm armatą na podwoziu czołgu KW, żeby po prostu już zacząć wypychać pojazdy z 85 na pole bitwy. Tylko że debiut bojowy czołgów KW-85 oraz IS-1 właśnie uzbrojonych w tą 85 mm armatę, okazało się, że po prostu ta armata nie wystarczy, a z pancerzem kadłuba niemieckie Pantery radzą sobie ją bez problemu. Sowietom potrzebna była nowa, potężniejsza armata, która będzie sobie radzić z nowymi niemieckimi czołgami z wystarczających dystansów. No i tutaj Sowieci mieli farta, a przynajmniej tak myśleli. Bo akurat w biurze projektowym odpowiedzialnym za niszczyciele czołgów testowano nową 100 mm armatę na niszczycielu czołgu Su-100. Postanowiono pożyczyć parę sztuk i zamontować je w wieży czołgu IS-1. Aczkolwiek w maju rozpoczęły się prace nad zaadaptowaniem polowej armaty A-19 do wersji czołgowej, najpóźniej nazwanej D-25. I opowiadałem wam o tych wszystkich prototypach ze 122 mm armatą, ponieważ właśnie te poprzednie prace nad umieszczeniem tej 120 mm w sumie haubicy, nie armaty powinienem powiedzieć, na czołgach okazało się niesamowicie pomocne, ponieważ po niewielkich przeróbkach dało się zamontować właśnie czołgową wersję armaty polowej A-19 na czołgu. No i tutaj mam zdjęcie z opisem, ponieważ Sowieci przetestowali polową A-19 na zdobycznym Tygrysie i tutaj okazało się, że pierwsze trafienie w wieżę Tygrysa ze 120 mm armaty, tej monstrualnej armaty polowej, z dystansu 1,5 kilometra wyrwało z tej tygrysowej wieży ogromny kawałek pancerza wielkości 58 cm na 23 cm, a sama wieża została z czołgu wyrwana i cofnięta o 54 cm. Tak, ponad 0,5 metra wieżę Tygrysa przestawiło z 1,5 kilometra. Mówiąc krótko, działo A-19 wykazało wystarczające jebnięcie, aby poradzić sobie z każdym niemieckim czołgiem. A przy okazji spory kaliber dawał możliwość
łatwego niszczenia fortyfikacji wroga. Zresztą tego działo A-19 nie musiało już udowadniać, bo Sowieci znali już jego możliwości w tym zakresie. Również działo A-19 w wersji polowej w bitwach na Łuku Kurskim spisywało się bardzo dobrze w roli niszczenia czołgów, także tutaj wszystkie, że tak powiem, potrzebne rzeczy na liście zostały odhaczone, ale przeprowadzono test na tym zdobycznym Tygrysie, żeby mieć pewność. No i tutaj dekret PKO o numerze 3290 mówi o przywróceniu do produkcji 122 mm armaty polowej 1931/37 właśnie tej A-19 poprzez produkcję lekkiej jej odmiany. Dekret ten został podpisany 5 maja 1943 roku. Dekret ten był wydany w tym samym dniu, w którym wydany został dekret 3289, który mówił o poprawie uzbrojenia artyleryjskiego czołgów i dział samobieżnych, o którym mówiłem wcześniej. No i tak jak już wspomniałem, w maju rozpoczęły się prace nad zaadaptowaniem armaty A-19 do użytku w czołgach. To prawda, dużo łatwiej było tą armatę umieścić na nowych działach samobieżnych, tam ISU 122, tak, bo to po prostu nie trzeba było wiele przerabiać, tą armatę łatwo było wcisnąć do wielkiego pudła, ale było to działo samobieżne, a my tutaj o czołgu IS-2. Także pierwszy szkic projektu został przygotowany w połowie lipca 1943 roku. No i co ciekawe, prace te odbywały się w całości z inicjatywy samej fabryki numer 9. Tutaj Kotin trzymał pieczę nad projektem ze strony fabryki w Czelabińsku, gdzie projekt ten stawał się rzeczywistością, ale tutaj to właśnie inicjatywa fabryki numer 9 spowodowała próbę adaptacji armaty 122 mm do wieży czołgowej, tak? Bo przez te dwa dekrety największy priorytet miało najpierw umieszczenie 85 mm armaty na jakimkolwiek czołgu, później wciśnięcie jej do czołgu T-34, bo czołg T-34 oczywiście miał największy priorytet. No i ten drugi dekret mówił o wciśnięciu tej A-19 oraz o wyprodukowaniu jej lekkiej wersji, którą można byłoby przy okazji umieścić właśnie na artyleryjskich też czołgach. W sumie nie czołgach, tylko działach samobieżnych. Tak, tutaj nikt jeszcze z oficjeli nie myślał o umieszczeniu tej armaty na czołgu. Co do samej armaty, bazowała ona znacząco na pomysłach i rozwiązaniach z poprzednich projektów, które miały na celu umieszczenie 122 mm haubicy w czołgu. No i brano oczywiście też pod uwagę inne najświeższe rozwiązania. Najwięcej jednak czerpano z projektu D2 oraz D5T. Łącząc ich elementy. Armata 122 mm przedstawiała taki sam skok odrzutu jak sama armata D5T, mimo tego, że była o 900 kg cięższa. Oczywiście nie mówię tutaj, że wykorzystano ten sam system co w D5T, w wypadku 122 mm armaty rozwiązania z projektu D5T po prostu odpowiednio zwiększono, co pozwalało zamieścić tą armatę w wieży czołgu IS. Co ciekawe, dalej prace te trwały z własnej inicjatywy fabryki numer 9 oraz biura projektowego fabryki numer 100. Tutaj w połowie września projekt został zgłoszony i oficjalnie zatwierdzony. Dostał on też oficjalnie nazwę D25. Tutaj jeżeli chodzi o nazwę, to chodziło tutaj o połączenie rozwiązań z projektu D2 oraz D5T, dlatego D25, a później D25T. No ale w tym momencie pozostało już tylko zbudować armatę, skoro projekt został oficjalnie zatwierdzony. Aczkolwiek nie przypomina ona już w niczym swojego polowego odpowiednika, więc tego A-19, więc proces ten nie był prosty. Tutaj czołg pod nazwą Obiekt 240 nie został zbudowany od podstaw, bo tutaj do niego jako podwozią i wieżę wykorzystano drugi prototyp obiektu 237, czyli prototypowego ISA-85, nazwanego później ISM-1. Ale tutaj doszło do pewnej obsuwy. Stalin przyjechał obejrzeć nowego Stalina ze 122 mm armatą 8 września, a ukompletowanie prototypowego D25 było przewidziane na 13. No i zanim jeszcze działo zostało na czołg założone, od razu tutaj zdawano sobie sprawę z jego słabego punktu. Mianowicie była to amunicja dwudzielna używana przy armatach A-19 i tak naprawdę była to jeszcze pozostałość z tego projektu armaty A-19, tego się po prostu nie dało przeskoczyć. Samo A-19 w wersji polowej było w stanie wystrzelić 3 do 4 razy na minutę, a po umieszczeniu takowej armaty w czołgu, oczywiście odpowiednio przerobionej, jej załadunek stawał się jeszcze wolniejszy, tak? Było jeszcze mniej miejsca, żeby tą armatę szybko ładować. I tutaj rozpoczęło się parę dyskusji na temat, jak zwiększyć szybkoszczelność tej armaty, ale nic z tego nie wyszło ostatecznie. W każdym razie obiekt 240 był gotowy na testy, które rozpoczęły się 15 września 1943 roku. Z działa oddano 96 strzałów i ogólnie zdawało się, że wszystko banglej jest super. Tutaj jedynym problemem okazał się hamulec wylotowy, który po oddaniu tylu strzałów uległ deformacji. No i tutaj 25 września czołg został odesłany do fabryki numer 9. Instalację D25 w wieży ISA-1 tak na picuś glancuś zakończono 30 września 1943 roku i tutaj wieża z czołgu IS-1 wymagała jednak paru drobnych modyfikacji.
Usunięto z niej tylny karabin maszynowy, ale jego jarzmo w wieży nie zostało usunięte. Chodziło tutaj po prostu o zwiększenie ilości miejsca w środku wieży. W tej wieży wymieniono także wentylator na mocniejszy, żeby poradzić sobie z większą ilością oparów, jakie 122 mm działo produkowało w porównaniu do 85. No i odbyły się kolejne fabryczne próby armaty i tutaj podczas jednego z wystrzałów zdeformowany hamulec wylotowy został rozerwany na strzępy, a jeden z odłamków prawie śmiertelnie ranił Piotra Woroszyłowa. Piotr Woroszyłow był adoptowanym synem Klimenta Woroszyłowa i naturalnie nastąpiła przerwa w próbach tego czołgu. Tutaj po ogarnięciu sytuacji z hamulcem wylotowym i ranionym Piotrem Woroszyłowem doszło do kolejnych prób, tym razem już państwowych. Do Czelabińska przyjechała komisja oficjalna, no i próby te były tak naprawdę kontynuacją prób, które doprowadziły do przyjęcia do służby czołgu IS-1. Tyle, że tym razem nie były to typowe próby, które były przeprowadzane do tej pory. Rozpoczęły się one od etapu przejazdu z Czelabińska do Złotoust, chociaż po polsku to jest chyba Złotoust, nie wiem dokładnie jak to się wymawia. Nie sprawdziłem sobie w Google, sorry, chujowo się przygotowałem. I tutaj IS-2 był od IS-1 odrobinę wolniejszy, ale oprócz tego jedyną faktyczną przygodą, oprócz wielu przystanków na wyeliminowanie usterek, było zerwanie drewnianego mostu pod IS-1. Tutaj IS-2 musiał posłużyć jako wyciągarka i holownik, ponieważ po upadku silnik w IS-1 nie chciał odpalić. Dopiero po wyciągnięciu go z pułapki przez IS-2 udało się uruchomić silnik w jedynce. Oczywiście czołgi te dalej nazywały się obiekt 237 oraz obiekt 240, po prostu mówię IS-1 oraz IS-2, żeby było szybciej. Drugi etap polegał na sprawdzeniu możliwości terenowych czołgu, ponieważ istniała obawa, że wzrost wagi w IS-2 spowoduje znaczący spadek mobilności. No i tutaj co ciekawe, okazało się, że nie dość, że mobilność za bardzo nie spadła, porównując do jedynki, to IS-1 oraz IS-2 po prostu dużo mniej się psuły niż KW-1S. No i tutaj próby czołgu IS-2 kontynuowano, za to w międzyczasie w Świerdłowsku rozwiązywano problem z hamulcem wylotowym. Tutaj Sowieci poszli po najmniejszej linii oporu i po prostu skopiowali niemiecki projekt hamulca wylotowego z Ferdynanda. Nawet nazywa się w papierach hamulec wylotowy typu Ferdynand, tak? Tutaj nowy hamulec wylotowy bazujący w 100% na hamulcu Ferdynanda, ale tutaj oczywiście ze zmienionymi wymiarami, żeby pasało do 122 mm armaty, przetestowano w fabryce na armacie D2 i tutaj po 30 strzałach stwierdzono, że jest wpyte i wysłano go na poligon, aby został zamontowany na IS-2. W międzyczasie obiekt 240 dojechał prosto z prób na poligon w Grochowcu 18 października 1943 roku, a hamulec wylotowy dotarł tam następnego dnia. I tutaj co ciekawe, sprawozdanie z poligonu jest pełne błędów. Sowieci napisali w nim, że armata D-25T składa się ze skróconej lufy A-19 oraz przerobionego mechanizmu zdziała D-5T. Jest to dziwne, ponieważ Sowieci wiedzieli już, że armata ta składa się z lufy zdziała D-2 i mechanizmu zdziała D-5T. Stąd zresztą, jak już wspomniałem, cała nazwa armaty D-25 albo D-25T. Tutaj zależnie, który papier był przedstawiany. W każdym razie tutaj doszło do kolejnych prób ogniowych na poligonie w Grochowcu. W czołgu IS-2 wystrzelono łącznie 474 razy, z czego tutaj połowa składała się z ładunków zwykłych, a druga połowa z ładunków dużo mocniejszych. Na końcu próby wyszło, że czołgowa D-25T miała o prawie 3% mniejszą prędkość wylotową niż polowa armata A-19, no ale to było oczywiste, ponieważ lufa była troszeczkę krótsza. Do tego pod koniec prób, czyli po wystrzeleniu 474 pocisków, prędkość wylotowa spadła o jakiś 1%, no ponieważ armata po prostu się trochę zużyła, ale ogólnie było to wszystko w normie, więc spoko, tak? Jedyny problem, jaki się pojawił, to pęknięty hamulec wylotowy typu Ferdynand. Tym razem przynajmniej nie rozleciał się on na kawałki, ale na zdjęciu widzimy tutaj wyraźne pęknięcie. Na szczęście tym razem no, nie rozleciał się na kawałki i nikogo nie ranił, tak? Komisja zaleciła wzmocnienie tego hamulca przed wprowadzeniem czołgu do produkcji seryjnej. No i oprócz tego szybkościelność była mierna dość, jak się spodziewano zresztą. Dwudzielna amunicja wewnątrz wieży czołgu sprawiała sporo problemu z szybkim ładowaniem. Tutaj prędkość prowadzenia ognia wynosiła w najlepszym wypadku 2 strzały na minutę. Co do precyzji trafień, nie odstawała ona praktycznie w ogóle od precyzji armaty polowej A-19, mimo odrobinę krótszej lufy. No i ten nowy, większy wentylator w wieży spisywał się doskonale, aczkolwiek pojawił się pewien problem przy strzelaniu amunicją burzącą. Z jakiegoś powodu celność znacząco spadała, kiedy strzelano tego typu
pociskiem. No i tutaj były też skargi o nikłej precyzji przy strzelaniu w ruchu, ale to każdy wiedział, że tak będzie, więc przymknięto na to oko. Nie przymknięto oka za to na mechanizm celowania. Do obrócenia wieży potrzeba było na wajchę nałożyć aż 25 kg siły, co spowodowało, że obroty nie były płynne. Dodatkowo celownik armaty znajdował się za blisko lufy. Tutaj przedział bojowy naturalnie porównywano z testowanym 2 miesiące wcześniej i równocześnie oczywiście IS-1 już wszedł do produkcji, już został zatwierdzony, ale dalej go testowano obok IS-2. No i ten przedział bojowy został porównany między IS-1 a IS-2 i w IS-2 wypadł on po prostu słabo. Ładowniczy przez większy zamek działa niż w IS-1 musiał się niezwykle nagimnastykować, aby utrzymać i tak już mizerną szybkoszczelność. No i tutaj na testach ze świetnie wyszkoloną załogą nie udało się uzyskać więcej niż 3 strzałów na minutę. I nawet te 3 strzały na minutę były ogromnym problemem. No ale no, taki był koszt wciśnięcia 122 mm armaty do wieży, która planowana była do armaty 85 mm. Pomimo wymienionych skarg i wad, komisja zatwierdziła czołg do produkcji seryjnej. Jednak zażądali oni wprowadzenia paru tak naprawdę nieznacznych zmian. Tutaj testy trwały tak długo, ponieważ bardzo obawiano się, że nowa armata nie spisze się dobrze, a mobilność czołgu ucierpi. Po testach jednak obawy te po prostu zostały rozwiane, a działo udowodniło, że nie odstaje precyzją od innych dział czołgowych, tak? Tak więc czołg IS-2 został zatwierdzony do produkcji seryjnej, a jego nowe działo mogło skutecznie zwalczać najnowsze niemieckie czołgi. Tutaj nawet na dystansach przekraczających 1,5 km. Za to cele najtwardsze, za jakie uznano Ferdynandy, mogły być niszczone na dystansie od 800 do 1000 metrów. Był taki minimalny dystans, żeby strzelać skutecznie do takiej maszyny. Jednocześnie, jak już wspominałem wcześniej, większość już wyprodukowanych czołgów IS-1, które nie dotarły jeszcze do jednostek polowych na front, zawrócono do fabryki celem przezbrojenia ich w nową 122 mm armatę, no bo tutaj nie chciano marnować już wyprodukowanych czołgów za słabą, jak się okazało, armatą, skoro relatywnie tanim kosztem można je było przezbroić w dużo potężniejszą wersję. No i mamy tutaj najważniejszą część programu, bym powiedział. Dekret PKO numer 4479 z 31 października 1943 roku. Dekretem mówi o czołgu ciężkim IS-2 ze 122 mm armatą i o przyjęciu go do produkcji. No i tutaj zgodnie z tym dekretem produkcja pierwszych czołgów tego typu miała się rozpocząć w grudniu. Jeżeli chodzi o obiekt 240, to prototyp kontynuował próby, żeby sobie tam sprawdzali, co można uprościć, co ulepszyć i tak dalej, zanim się to do produkcji seryjnej wprowadzi, tak? Także choćby na podstawie tego dekretu numer 4479 podpisanego przez samego Stalina, widzimy, że nazwa IS-2 w tej formie, w jakiej dzisiaj znamy czołg IS-2, pojawia się przed rokiem 1944, a tak naprawdę używana już była wcześniej, aczkolwiek do poprzedniego nieudanego prototypu uzbrojonego w haubice 122 mm. Rok 1943 był wyjątkowo trudny dla czelabińskiej fabryki Kirowa. Ani jedna fabryka czołgów na świecie nie musiała robić tego, co przeszedł Tankograd. Fabryka budowała w tym roku 6 typów czołgów. KW-1S, KW-8S, KW-85, IS-1, IS-2 oraz T-34. Do tego jeszcze dwa typy dział samobieżnych, tutaj SU-152 oraz ISU-152. Do tego tak naprawdę w tym samym czasie równolegle budowano 3, a nawet 4 typy czołgów. Nie można powiedzieć, że sytuacja ta była normalna, ale sowiecka sytuacja na froncie wymagała właśnie takiego chaosu. Co prawda charkowski zakład Kirowa zbudowano z myślą o czołgach ciężkich, ale latem 1942 roku rozpoczęła się w nim równolegle produkcja czołgów T-34. I co ciekawe, to właśnie T-34 stał się głównym, najliczniejszym czołgiem produkowanym w tych zakładach. Produkcja teciaków osiągnęła szczyt w październiku 1943 roku, gdzie zakłady Kirowa wyprodukowały aż 366 czołgów T-34. Tutaj przyjęcie na uzbrojenie Armii Czerwonej i rozpoczęcie produkcji seryjnej czołgu obiekt 240 pod nazwą oficjalną IS-2 wydarzyło się w bardzo trudnym dla tej fabryki okresie, ponieważ w tym samym czasie fabryka ta dostała rozkaz przygotowywania do produkcji dział samobieżnych IS-152, bo tak się nazywało to oryginalnie, później nazwa się zmieniła na ISU-152. Co ciekawe, rozpoczęcie produkcji czołgów IS-2 nie oznaczało, że produkcja czołgów IS-1 miała się zakończyć. Obydwa czołgi były budowane w tej fabryce aż do stycznia 1944 roku. I teoretycznie IS-1 od dwójki różnił się minimalnie,
ale wciąż się różnił i tworzyło to tak naprawdę skomplikowaną sytuację w zakładach produkcyjnych Kirowa. No i cóż, no, ta skomplikowała się jeszcze bardziej. Zgodnie z listą skarg na obiekta 240 po jego testach na poligonie w Grochowcu, które przedstawiłem wcześniej, dojść musiało do paru zmian w konstrukcji wieży ISA-2 względem jedynki. Dowódca siedział za blisko działa, tylny karabin stał się bezużyteczny względem nowego rozmieszczenia załogi. Dach wieży musiał ulec zmianie ze względu na nowy, większy wentylator oraz zmiany w umieszczeniu celownika do głównego działa. Również jarzmo działa różniło się od tego w ISA-1, więc był to osobny komponent. Tutaj podobny do ISA-1, ale wystarczająco różny, żeby jeden do drugiego po prostu nie pasował. Potrzebne były wciąż jednak znaczne zmiany w wieżyczce. Opracowano ją w listopadzie 1943 roku i zmiany polegały na przesunięciu pozycji dowódcy razem z jego kopułką w lewo, co wymagało poszerzenia dachu i powstało takie charakterystyczne wybrzuszenie w lewej ścianie wieży. Peryskop ładowniczego, już brytyjskie szkiełko, zostało przesunięte do tyłu i w prawo. Tym samym jego właz również musiał zostać przesunięty. Samo nachylenie dachu wieży spadło z 5 do 3 stopni, aby pomieścić większy zamek działa. Ogólnie można powiedzieć, że wieża była bliźniacza do ISA-1, aczkolwiek wprowadzone zmiany sprawiły, że potrzebowała kompletnie osobnej linii produkcyjnej. No i ostatecznie ta wieża do ISA-2 została zatwierdzona po tych zmianach w grudniu 1943 roku. I teraz ciekawa sprawa. Poprzez te zmiany doszło do kompletnego chaosu papierkowego. Na przykład fabryka 200 poinformowała o wyprodukowaniu 90 wieżyczek do czołgu IS-1 w grudniu 1943 roku, ale nie wspominają o żadnej wieży czołgu IS-2. Jednocześnie zakłady Kirowa w grudniu 1943 roku były w stanie dostarczyć aż 35 czołgów IS-2. Aczkolwiek dopiero w rocznym sprawozdaniu z fabryki 200 wychodzi na jaw, że w 1943 roku dostarczyli oni jedynie 71 wież do czołgu IS-1, z czego jedna odpadła przy kontroli jakości z powodu wad odlewniczych, czyli reszta dostarczonych wieżyczek tak naprawdę była przeznaczona do czołgów IS-2. Oczywiście zakłady Kirowa też produkowały swoje wieżyczki. Należy tutaj jeszcze zwrócić uwagę na to, iż w grudniu 1943 roku zakłady Kirowa dostarczyły 360 czołgów T-34, ale w styczniu 1944 już tylko 185. Spowodowane to było kolejnym dekretem PKO o numerze 4850, który mówi o zwiększeniu produkcji czołgów ciężkich IS oraz dział samobieżnych wyposażonych w uzbrojenie artyleryjskie. Jednak dekret dekretem, a chaos w fabryce to co innego. W styczniu dostarczono 75 czołgów IS, z czego 40 były to IS-1, ale w tym momencie fabryka również przygotowywała się do masowej produkcji czołgów właśnie IS, a robotnicy uczyli się, jak je składać tak naprawdę. Także przygotowania do masowej produkcji trwały, a fabryki zaangażowane w produkcję komponentów zaczęły się rozkręcać. Tutaj fabryka 200 dostarczyła 72 kadłuby i wieżyczki w styczniu 1944 roku. Dodatkowo zapotrzebowanie na nowy czołg ciężki było tak duże, że do pracy zaprzęgnięto inne fabryki. Tutaj Uralmasz zaczął produkować kadłuby i wieże. Inną fabryką była fabryka umieszczona w Świerdłowsku, czyli dzisiejszym tam Jekaterynburgu, pewnie coś tam źle wymawiam, ale to tam kij z tym. Produkowali oni co prawda czołgi T-34, a później Su-85, ale prikaz jest prikaz i zaczęli produkować wieże do IS-2. Z raportów mam tutaj, że sam Uralmasz w styczniu 1944 roku dostarczył 52 przednie części kadłuba oraz 14 wieżyczek do czołgu IS-2. Teraz parę znaków szczególnych, poszczególnych fabryk, bo kadłuby i wieże w zależności od fabryki oczywiście różniły się od siebie. Kadłuby ze Świerdłowska miały znak odlewniczy po lewej stronie i charakterystyczne wybrzuszenie w dolnej części przodu. Tymczasem kadłuby z Uralmaszu miały znak szczególny w łączeniu górnej i dolnej części, ale nie miały numerów odlewniczych na przykład. No tutaj ciekawostka, kadłuby i wieżyczki produkcji Świerdłowskiej nie zostały wykorzystane przez zakłady Kirowa aż do lutego 1944 roku, bo magazyny były pełne części z fabryki numer 200. I tutaj zakłady Kirowa dostarczyły w lutym 75 czołgów IS-2 i w tym momencie produkowane w niej czołgi T-34 zaczęły być problemem. Zamiast skupić się na produkcji nowego czołgu, musieli pilnować też prędkości produkcji czołgów T-34. W ogóle to fabryka czołgów ciężkich produkowała więcej czołgów średnich T-34 niż czołgów IS i ISU razem wziętych, tak? Znaczy ISU no to jest działo samobieżne, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Dopiero po zwróceniu uwagi na taki stan rzeczy, sytuacja zaczęła się poprawiać w marcu 1944 roku. Udało się wtedy załatwić porzucenie produkcji czołgów T-34 na rzecz pełnej produkcji czołgów ciężkich.
No ale nie mogło być zbyt kolorowo, skoro zrezygnowano z produkcji czołgów T-34. W tej fabryce zażądano zwiększenia produkcji dział samobieżnych ISU-152. W międzyczasie Świerdłowska fabryka postanowiła zająć się problemem małej szybkościelności armaty D-25 i udało im się, oczywiście z wieloma potknięciami, zmodyfikować zamek armaty D-25 tak, aby był on teraz dużo łatwiejszy w obsłudze przez ładowniczego. Z adaptacją tej zmiany też było parę problemów, ale szybko naprawiono je na linii produkcyjnej i realna szybkościelność, uwzględniając w międzyczasie celowanie, wzrosła do prawie 2,5 strzała na minutę. Wracając do linii produkcyjnej w Charkowie, zgodnie z dekretem PKO nr 4850, ten, o którym wspominałem wcześniej, zakłady Kirowa musiały teraz miesięcznie produkować, zaczynając od kwietnia 1944 roku, 150 czołgów IS-2 oraz 150 dział samobieżnych ISU-152. Produkcja czołgów T-34 w zakładach Kirowa jeszcze dogorywała i wynosiła teraz 130 sztuk miesięcznie, ale pierwsze raporty z frontu o sukcesach i skuteczności czołgów IS-2 zapowiadały niechybne, pełne przestawienie się fabryki na produkcję głównie właśnie tych maszyn. No i tutaj zgodnie z przewidywaniami pojawia się dekret PKO numerze 5378, który mówi o zwiększeniu produkcji czołgów IS oraz dział samobieżnych z potężnymi działami czołgowymi oraz pocisków 122 i 152 mm. Został on podpisany 12 marca, a w ślad za nim 14 marca 1944 roku wydano rozkaz numer 154 i rozkaz ten mówił o wstrzymaniu 15 marca produkcji czołgów T-34 w zakładach Kirowa. Ale jak wspomniałem wcześniej, rozkazano również zwiększenie produkcji maszyn IS-2 oraz ISU-152 do 500 sztuk miesięcznie. W międzyczasie pojawił się ISU-122 na tym samym podwoziu co ISY oraz ISU, który później tak naprawdę stał się najliczniej produkowanym tam działem samobieżnym. Narzędzia do produkcji czołgów T-34 zostały rozesłane do innych zakładów i fabryka czołgów ciężkich Kirowa w końcu mogła skupić się na produkcji właśnie czołgów ciężkich. Aby upłynnić produkcję, wiele innych fabryk zostało zaprzęgniętych do produkcji poszczególnych elementów. Na przykład fabryka numer 200 powinna teraz dostarczać 200 sztuk kadłubów oraz wieżyczek miesięcznie, za to fabryka numer 178 dostała zadanie dostarczania kopułek dowódcy. Tutaj w każdy detal nie będę wchodzić, ale był to ogólnie cud, że w tym chaosie wszystko jakoś docierało w miarę na czas do zakładów Kirowa. Ale żeby zrozumieć, jak rozległym projektem było utrzymanie płynnej produkcji czołgów IS-2, po wyzwoleniu Mariupola z rąk Niemców we wrześniu 1943 roku fabryka, która się tam znajdowała, została odbudowana i zaprzęgnięta do pracy nad dostarczaniem części do produkcji, m.in. czołgów IS-2. I tutaj Mariupol, z tego co się orientuję, dostarczał głównie wieże i tak w ogóle później to się okazało, że wieże z Mariupola przewyższały jakością wykonania te z fabryki 200, ale to tak na marginesie. Charkowska fabryka Kirowa napotkała kolejny problem. W kwietniu do tej pory pod jej dachem wprowadzono kolejny pojazd do produkcji wspomnianego wcześniej ISU-122. Zaczęły się pojawiać problemy z ilością części, które były skutkiem braków kadrowych, doświadczonych pracowników po prostu. Ale jakoś to poszło i zakłady Kirowa dalej wypluwały ogromne ilości maszyn miesięcznie. W kwietniu udało im się dostarczyć 150 czołgów IS-2 i 200 pojazdów ISU, z tych 200 chyba coś około 70 były to ISU-122. No i tutaj przeskoczymy trochę do przodu, bo aż do sierpnia, wtedy zakłady Kirowa osiągnęły planowaną ilość miesięczną produkowanych czołgów IS-2, mianowicie 225 sztuk miesięcznie. Później zmieniło się to 250 maszyn tak naprawdę, ale to dopiero później, ponieważ na linii produkcyjnej szykowała się mała zmiana w wielkim czołgu. Mianowicie na linie produkcyjne wprowadzony został nowy typ kadłuba, nazywający się płaskim nosem, co stało się właśnie w sierpniu. Aczkolwiek fabryka dalej miała pewien zapas części starszego typu i obok płaskiego nosa dalej produkowane były pojazdy ze starym typem kadłuba. Na przykład IS-2 o numerze seryjnym 40858, wyprodukowany w sierpniu właśnie, znajduje się dzisiaj w Warszawie, o ile się nie mylę tutaj, aczkolwiek dalej ma stary typ kadłuba. Co ciekawe, ma on też wieżę produkcji z Mariupola. I tutaj, zanim przejdziemy do dalszych części tam testów tego płaskiego nosa, etc., bo to też zaraz pokryjemy, tutaj pora na kolejną ciekawostkę. Czołgi starszej produkcji były stopniowo modernizowane podczas ich służby, aczkolwiek w Rosji nie zachował się prawie ani jeden takowy egzemplarz, ponieważ po zakończeniu II wojny światowej pojawił się program modernizacyjny tych maszyn, tak, podnosząc je do standardu IS-2. M. Za to czołgi w polskiej armii nie przeszły takiej modyfikacji, więc praktycznie wszystkie maszyny znajdujące się w muzeach w Polsce są to maszyny typu drugowojennego i na nich można zobaczyć sobie właśnie te stopniowe zmiany w drugowojennej produkcji.
Pomysł poprawy opancerzenia IS-2 był po raz pierwszy rozważany na przełomie lutego i marca 1944 roku. Było to spowodowane niezbyt udanym debiutem poprzednika czołgu, o którym już parokrotnie wspominałem, IS-1. Pierwsza bitwa pod Lisiczanką pokazała, że przedni pancerz może być przebity przez 75 mm dział Pantery bez większego problemu. Tutaj oczywiście wady produkcyjne były częściowo winne niedostatecznej ochronie, ale było jasne, że przód nowego czołgu był zbyt słaby wobec działa czołgu Pantera. IS-2 miał dokładnie taki sam pancerz kadłuba i bardzo podobny pancerz wieżyczki, więc od razu było wiadomo, że będzie to po prostu za słabe. Tutaj prace zmierzały w dwóch kierunkach. Dekret PKO numer 5583 o produkcji eksperymentalnych prototypów nowych czołgów ciężkich w fabryce w Kirowie został opublikowany 8 kwietnia 1944 roku. Tutaj w punkcie trzecim nakazano podjęcie w ciągu 3 miesięcy niezbędnych działań w celu wzmocnienia pancerza IS-2. Należało także poprawić przekładnię i układ jezdny, wykorzystując elementy opracowane dla ciężkiego obiekta 701. Tak więc ogólnie IS-2 miał przejść głęboką modernizację. Prace te wykonywały zarówno biura projektowe fabryki w Czalabińsku w zakładach Kirowa, jak i biuro projektowe z fabryki doświadczalnej numer 100. I tutaj fabryka właśnie numer 100 nadała tej pracy najwyższy priorytet. I tutaj w efekcie powstało kilka projektów, ale co ciekawe, żaden z nich nie wyszedł poza fazę wstępną. Tutaj najtrudniejszym tak naprawdę do poprawienia elementem był przód kadłuba. Mianowicie charakterystyczny schodek, który kadłub IS-a odziedziczył jeszcze w sumie tutaj po KW-13, ale KW-1 też miało ten problem, tak? Ten schodek był do tej pory bardzo ważny, ponieważ gdzieś trzeba było umieścić port obserwacyjny kierowcy. A taki schodek po prostu dawał mu dużo większą widoczność, tyle że stwarzał on szereg problemów. Przede wszystkim przez ten schodek płyta czołowa była bardziej skomplikowana w produkcji, co też często powodowało wady produkcyjne. Tutaj słabym punktem projektu był też port obserwacyjny IS-1 oraz IS-2, bo to są te same kadłuby, przypominam, bo w bitwie pod Lisiczką tutaj wykonano przez niego szereg przebić przedniego kadłuba. No i tutaj też górna część tego stopnia miała zmniejszony kąt, co również no, nie poprawiało po prostu ochrony. Konstruktorzy postanowili pozbyć się tego schodka w jakiś sposób i tak naprawdę tutaj obiekt 701 był pierwszym radzieckim czołgiem ciężkim, który się tego schodka tak naprawdę pozbył i rozsądne było, żeby pewne rozwiązania z obiekta 701 przenieść właśnie na projekt nowego kadłuba dla czołgu IS-2. 14 kwietnia 1944 roku, zaledwie tydzień po wydaniu dekretu PKO, biuro projektowe z zakładów Kirowa przygotowało projekt zmodernizowanego kadłuba. Zgodnie z wymaganiami najwyższy priorytet miała produkcja jednoczęściowej spawanej płyty czołowej o grubości 90 mm. Tutaj obliczenia wykazały, że konstrukcja ta byłaby odpowiednikiem znacznie grubszego pancerza odlewanego i tutaj płyta czołowa została zmontowana z dwóch części, górnej i dolnej. Tutaj spawy między nimi były wzmocnione przez zazębianie się. Natomiast port obserwacyjny kierowcy został tutaj zaadaptowany z projektu obiekta 701. No i był tak naprawdę przyspawany do środka górnej płyty. Umieszczono jeszcze deflektor w kształcie łuku, który chronił go przed pociskami, tutaj, które by rykoszetowały od górnej płyty czołowej. Sama górna płyta była produkowana metodą tłoczenia i tutaj Uralmasz posiadał odpowiednią prasę, która była wykorzystywana m.in. do budowy wieżyczek T-34. Niestety fabryka 200, która dostarczała najwięcej kadłubów do IS-ów 2, nie posiadała takiej prasy. No i z tego powodu do 29 kwietnia przygotowano inny, zmodernizowany wariant kadłuba. Front był teraz odlewany w jednym kawałku i do tego frontu dospawano urządzenie obserwacyjne i ten deflektor. Tutaj skuteczność pancerza odlewanego była mniejsza niż spawanego, także zwiększono jego grubość do 100 mm w górnej części i 130 w dolnej. Przez te zmiany trzeba było jeszcze popracować nad zmianą paru innych części kadłuba, na przykład platformy wieżyczki, ale to był już detal. Tutaj 10 maja 1944 roku Uralmasz i Fabryka 200 otrzymały pisma od Ludowego Komisarza Produkcji Czołgów Małyszewa o dostarczeniu kadłubu z wyprostowanymi frontami na poligon. W maju no, nie zdążono tego zrobić, nie podjęto żadnych prac w tym zakresie i produkcję rozpoczęto w lipcu, a próby przeprowadzono dopiero we wrześniu. Także prawie 2 miesiące później, tak? I co ciekawe, w tym czasie produkcja zmodernizowanego IS-2 trwała już w zakładach Kirowa od 2 miesięcy i pierwsze czołgi z nowym kadłubem dotarły już na front. Także jeszcze go nie przetestowano, ale produkcja już ruszyła i nowe maszyny z takim frontem biły się właśnie na froncie, tak?
No, ale tutaj na szczęście próby ogniowe wykazały, że spawana płyta czołowa jest kompletnie odporna dla 75 mm amunicji na wszystkich dystansach, za to dolna płyta czołowa mogła być penetrowana z odległości 1,5 km. Tutaj oczywiście sytuacja z 88 mm pakiem 43, choćby na Ferdinandzie, była po prostu tragiczna. Górny pancerz można było przebić z 450 metrów, ale tutaj dolny z prawie 4 km, tak? No i po paru trafieniach okazało się też, że w tej konstrukcji spawanej tego kadłuba po prostu te spawy pękały przy trafieniach. I tutaj zaskakująco kadłub fabryki 200, która nie miała odpowiedniej technologii, żeby wykonać ten pancerz lepszy, wykonali go po prostu grubszy, odlewany, okazał się lepszy. A górna część przedniego kadłuba nie była penetrowana przez paka 43 w większości przypadków, nawet z odległości punktowej. Tutaj w najbardziej sprzyjających warunkach na testach ten pak 43 mógł się przebić przez górną płytę z 255 metrów. Za to dolna część przedniego kadłuba była penetrowana przez działo Pantery, ale na znacznie mniejszym zasięgu, 785 metrów. No i też spawy, co ciekawe, w tej konstrukcji odlewanej wypadły lepiej, ale nadal można było narzekać na ich jakość. Jeżeli chodzi o urządzenia obserwacyjne, to w tym odlewanym pancerzu z fabryki 200 było bardziej narażone na ostrzał, ale okazało się to po prostu mniejszym problemem niż stary port obserwacyjny i tyle wystarczyło, żeby to zatwierdzić. Ale tutaj pojawia się nowa, ogromna wada właśnie tego typu kadłuba, tak? Mianowicie jest to ograniczenie widoczności kierowcy. Tutaj z zamkniętym portem obserwacyjnym kierowca starego ISA 2 mógł widzieć w zakresie 9 stopni w pionie i 40 w poziomie. Tutaj przy otwartym porcie ten zakres się jeszcze zwiększał, tak? Ale te nowe urządzenia obserwacyjne na tym płaskim nosie zapewniały tylko 13 stopni widzenia w pionie i 30 w poziomie i do tego martwa strefa. Przez ten deflektor zamontowany jeszcze to bardziej ograniczało i martwa strefa przed czołgiem miała teraz 12 metrów, tak? Kierowca nie widział, co jest przed czołgiem na 12 metrów. To jest spory problem. Próbowano tą wadę zrekompensować dwoma brytyjskimi szkiełkami MK4 umieszczonymi w przedniej części dachu, ale one też miały martwą strefę 10 metrów, także kierowca nowego ISA 2 nie widział na 10 metrów, co się dzieje przed czołgiem. No ale z tym problemem no nie udało się po prostu nic zrobić, poza tym, jak już wspomniałem, zakłady Kirowa już produkowały te kadłuby i już były wysyłane na front, także no cóż, jakoś to będzie po prostu, tak? I mimo wszystko, z tego, że przygotowania do produkcji zmodernizowanych ISUV-2 opóźniły się, zakłady produkujące kadłuby zaczęły przygotowywać się do nowego zamówienia już w czerwcu. I tutaj zgodnie z dekretem 244 Ludowego Komisarza Produkcji Czołgów, fabryka 200 otrzymała polecenie wyprodukowania 4 kadłubów z wyprostowanym frontem i nowymi platformami wieżyczek. Tutaj Uralmasz rozpoczął produkcję nowych kadłubów już w maju, co ciekawe, i według korespondencji zakładów Kirowa pierwsze ISY 2 z wyprostowanym przodem i nową platformą wieżyczki zostały dostarczone w lipcu. Kadłuby Uralmaszu jednak wywołały kilka reklamacji. Wszystkie kadłuby dostarczone miały nieprawidłowo wywiercone otwory na brytyjskie szkiełka Mark IV i tam dodatkowo jeszcze jakieś ograniczniki zawieszenia. Tutaj fabryka musiała to poprawić, co spowodowało zmniejszenie wielkości produkcji i tutaj w lipcu zaczęły napływać również pierwsze skargi na ograniczoną widoczność kierowcy. I tutaj co ciekawe, zmiana przedniego kadłuba nie spowodowała zmiany nazwy czołgu. Nazwa IS-2 model 1944 jest tworem powojennym, tak samo jak również nazwa IS-2M również nie ma po prostu związku z tymi czołgami, bo prawdziwy IS-2M pojawił się pod koniec lat 50. Raporty zakładów Kirowa nie rozróżniają tych dwóch czołgów po prostu, sporadycznie nowa konstrukcja nazywana jest ISN-2 z wyprostowanym nosem, ale to się praktycznie nie zdarza, tak? Warto wspomnieć, że niektóre nowe czołgi otrzymały stare kadłuby jeszcze w sierpniu 1944 roku. Produkcja w pełni przestawiała się na czołgi z nowym kadłubem dopiero 1 września. Tutaj większość kadłubów pochodziła z fabryki numer 200. Zakłady Kirowa miały w sierpniu opóźnienia, dlatego prace nad sierpniową partią rozpoczęły się dopiero 9 dnia tego miesiąca, a zakończyły 6 września. Pierwsze czołgi zaczęły trafiać do warsztatów odbiorczych 11 sierpnia i tutaj, aby przyspieszyć produkcję, wydłużono zmiany do 18 godzin, a w procesie montażu wykorzystywano nawet ochroniarzy i strażaków tutaj z okolicznych zakładów, tak? Zakład kirowski osiągnął w sierpniu niezbędną wielkość produkcji 250 czołgów miesięcznie. No i tutaj pomimo tych ekstremalnych warunków, jakby się wydawało, w wojskowych testach odbiorczych odnotowano wzrost jakości.
Tutaj pierwsze czołgi bez żadnych wad zostały dostarczone w sierpniu 1944 roku i stanowiły one 16% całej dostawy, także nie tak źle. Tutaj wady, które zauważono, szczerze mówiąc, i tak miały niski priorytet, były to tam nie do końca wkręcone śruby, czy tam jakieś chropowate wykończenie i tym podobne, ale tak jak mówię, no to były detale, tak? Ale co ciekawe, też nowe konstrukcje zawierały lepiej dopasowane luki dostępu do skrzyni biegów oraz włazy do wyjść awaryjnych, a nawet kadłuby wyprodukowane przez fabrykę 200 miały dodatkowy specjalny deflektor, który zapobiegał wyrwaniu tych właśnie włazów. I tutaj jest dość ciekawa sprawa, bo zakłady Kirowa po raz pierwszy skorzystały z czwartego dostawcy w sierpniu 1944 roku. Była to fabryka Młody Sierp w Moskwie i tutaj jej udział w produkcji IS-2 jest praktycznie śladowy i tak samo nieznany. Według wstępnych planów z maja 1944 roku fabryka miała dostarczyć łącznie 30 wieżyczek do wyposażenia kadłubów Uralmaszu, tak? No ale rzeczywistość była po prostu inna. W maju odlano tylko 2 wieżyczki, w czerwcu dostarczono już 3, w lipcu dostarczono 18, a 9 tak naprawdę dopiero wysłano do Uralmaszu. Poważna produkcja, znaczy poważna oczywiście z przymrużeniem oka, rozpoczęła się dopiero w sierpniu 1944 roku, kiedy to moskiewski Młot i Sierp wyprodukował 31 wieżyczek, z czego tak naprawdę tylko 23 zostały wysłane. Plany produkcyjne na rok 1944 nie przewidywały więcej niż 30 wieżyczek miesięcznie z moskiewskiej fabryki, z moskiewskiego zakładu, przy ogólnym limicie 210 wieżyczek w całym 1944 roku. Tyle, że no, moskiewski zakład Młody Sierp odlał tylko 152 wieżyczki, z czego tylko 131 przeszło kontrolę jakości. 103 z nich wysłano do fabryk w celu montażu na czołgach i tutaj dla porównania chociażby fabryka w Mariupolu otrzymała polecenie wykonania 925 wieżyczek w 1944 roku, z czego odlała więcej, 978, no ale testy jakościowe przeszło tylko 922. Oprócz Uralmaszu niewielka liczba moskiewskich wieżyczek zakładu Młody Sierp trafiła do fabryki 200. I co ciekawe, jeden czołg z taką kombinacją kadłuba i wieżyczki można zobaczyć w Centralnym Muzeum Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Produkcja wieżyczek w moskiewskim zakładzie Młody Sierp w 1945 roku była jeszcze gorsza. W styczniu dostarczono tylko 25 wieżyczek, w lutym 10, a w marcu 4. Tutaj w Mariupolu w styczniu choćby dostarczono 97 wieżyczek, w lutym 104, w marcu 73, a w kwietniu 54. W maju planowano rozpocząć produkcję wieżyczek ISA-3, ale w rzeczywistości fabryka przestawiła się na wieżyczki T-44. I z tymi wieżyczkami z Moskwy jest dość ciekawa sprawa, bo te odlewane w Moskwie były dość podobne do tych produkowanych w Uralmaszu czy Mariupolu. No i tutaj podobnie jak wieżyczki produkowane w Sierdłowsku, wieżyczki moskiewskie nie miały numeru odlewniczego, ale mają bardzo fajny znak szczególny. Wieżyczki Uralmaszu otrzymały żebra wokół tylnego mocowania karabinu maszynowego i w ten sposób można je rozpoznać. Ale tych żebrowań nie było na wieżyczkach moskiewskich i mariupolskich. Dodatkowo wieżyczki moskiewskie miały prostą linię odlewu na wieży i o tym tak naprawdę to jest ich najbardziej szczegółowy znak rozpoznawczy. Bo tak w ogóle to moskiewskie wieże do ISA-2 były odlewane w ziemi, bo nie mieli odpowiednich form, nie? Stąd też bardzo marne wyniki. No ale była próba uruchomienia dodatkowej produkcji wieżyczek, no i akurat w zakładach moskiewskich nie szło to za dobrze. W międzyczasie prace nad usprawnieniem produkcji podjęte w Uralmaszu latem 1944 roku zaczęły przynosić efekty we wrześniu. Oprócz osiągnięcia zakładanej ilości produkcyjnej, wojskowi kontrolerzy jakości zauważyli, że produkcja przebiega na znacznie sprawniejszym stopniu, tak? Liczba dostarczonych czołgów bez jakichkolwiek wad osiągnęła 57 sztuk. Tutaj z niektórymi komponentami były jednak problemy, ale fabryka pracowała tutaj nad ich usunięciem jeszcze. Tak przykładowo to dość trudna sytuacja była z łącznikami gąsienic. Czołgi IS miały przejść z używania tłoczonych gąsienic dwuczęściowych na gąsienice odlewane, ale okazało się, że gąsienice te często nie spełniały wymogu gwarancji na 1000 km, dlatego wciąż korzystano z gąsienic właśnie tych stemplowanych. I one są najpowszechniejsze na IS-2 oraz działach samobieżnych IS-u. Tutaj największym problemem w tym okazały się oczka szpilek gąsienic, które często się po prostu zrywały. No ale to ostatecznie nie wpłynęło jakoś bardzo na produkcję czołgów IS oraz tych dział samobieżnych. Nadal były one wyposażone zarówno w odlewane, jak i tłoczone ogniwa gąsieni. Po prostu zależało od tego, co było pod ręką. W międzyczasie też zaczęto wprowadzać drobne ulepszenia na linii produkcyjnej, a to nowy typ gąsienic właśnie, jak już tam opisywałem, a to jakiś rozrusznik lepszy do silnika i takie tam ogólnie detale, tak? W październiku jakość produkcji czołgów ciężkich w Czelowińsku wciąż się poprawiała i tutaj z 250 czołgów IS-2 dostarczonych właśnie w październiku 1944 roku 70 z nich nie miało w ogóle żadnych usterek, a tylko 76 z nich miało więcej niż 5 takich usterek, więc przy takiej produkcji można powiedzieć tutaj o naprawdę sporych sukcesach.
Tutaj wszystko się dzieje w tym samym czasie, można by powiedzieć, bo trwają też prace nad poprawą widoczności kierowcy. Tutaj do połowy października opracowano dwa rozwiązania, jedno z nich od razu odrzucono, bo było po prostu rozwiązanie, które osłabiłoby przedni pancerz, ale ten pierwszy wariant miał po prostu szerszą szczelinę obserwacyjną. Dodatkowo przesunięto również te brytyjskie szkiełka Mark IV troszeczkę do przodu i rozwiązanie to zmniejszyło martwą strefę do 6 metrów i delikatnie poprawiło też widoczność na boki. I te zmiany zostały zatwierdzone, ale tak naprawdę nigdy ich nie wprowadzono do produkcji, chociaż w praktyce te brytyjskie szkiełka Mark IV przesunięto do przodu czy tak, czy siak. Tak? Także sytuacja z tym, co widzi kierowca, troszeczkę się poprawiła, ale ten problem nie został całkowicie rozwiązany. Dopiero w latach 50. na ISAC 2M zainstalowano dodatkowe urządzenia obserwacyjne, no ale to już było po II wojnie światowej. W listopadzie fabryka ponownie dostarczyła 250 pojazdów. Tutaj zakłady Kirowa w końcu miały zapas w postaci 50 kompletów części, aby terminowo rozpocząć grudniową produkcję, bo wcześniej były z tym spore problemy. Tutaj z niektórymi częściami wciąż pojawiały się wady produkcyjne, ale jakość była coraz wyższa. Tutaj nie wszystkie te czołgi trafiały na front, niektóre trafiały na po prostu próby gwarancyjne i wszystkie 5 pojazdów z tamtego okresu wysłane na te próby gwarancyjne ukończyło je bez poważnych reklamacji. Tutaj w styczniu 1945 roku z 250 US-ów 2 wyprodukowanych 216 przeszło próby odbiorcze za pierwszym razem. Już mówimy o naprawdę dobrych wynikach. No i w lutym 1945 zakład Kirowa rozpoczął przygotowania tak naprawdę do produkcji czołgu ciężkiego IS-3 i w tym miesiącu nawet udało się zmontować 8 takich pojazdów, ale nie zostały one oficjalnie zarejestrowane, bo miały po prostu ogrom wad. Tak? Oni się musieli nauczyć, jak produkować ten nowy czołg ciężki. A jego projekt no, nie był pozbawiony wad, ale to już opowiadałem w innym odcinku. Także mimo tego tutaj kontynuowano prace konstrukcyjne, pracowano nad poprawą gąsienic, udało się je tam odlać z jakiejś nowej stali, ale w międzyczasie nawet jakość tych tłoczonych gąsienic skoczyła, co dawało żywotność 1600 km, a nie 1000, bo poprzednie miały 1000, więc po prostu skok niesamowity. Karabin maszynowy Deszka jest to radziecki odpowiednik amerykańskiego, tak naprawdę M2 Browninga, tak? Projekt tutaj ruszył w 25 roku, ale prace nad nim szły bardzo ślamazarnie. Dopiero po zaproszeniu do projektu Wasilija Diaktyrowa udało się opracować pierwszą w miarę sprawną wersję tego karabinu, nazwaną DK, a pierwszy prototyp udało się zbudować w 1930 roku. Tutaj Rosjanie w tym projekcie rozważali kalibry pomiędzy 12 a 7 mm, aż do 20 mm nawet, ale pierwszy prototyp napędzany był nabojem 12,7 mm na 81. Tak dokładniej to nabojem używanym w karabinie Vickersa 12,7. Sowietom przypadł ten kaliber do gustu, ale zaprojektowali oni swój nabój, dużo mocniejszy, kalibru 12,7 na 108 mm. No i chociaż początkowo w tamtych latach karabin ten miał pełnić rolę przeciwpancerną, do zwalczania czołgów, pancerz na czołgach ewoluował znacznie szybciej niż konstruktorzy przewidzieli, tak? Wtedy rola tego wielkokalibrowego karabinu maszynowego szybko zmieniła się na zwalczanie celów lotniczych lub lekko opancerzonych samochodów i transporterów przeciwnika. Rekonstrukcja w dużej mierze opierała się na ręcznym karabinie maszynowym DP, ale nie była zbyt udana, nie ma się co oszukiwać. Mimo przyjęcia na uzbrojenie w 1934 roku do Armii Czerwonej, produkcja odbyła się w śladowych ilościach i karabin ten został wycofany na rzecz jego znacznie ulepszonej wersji z 1938 roku. Tutaj prace nad modernizacją nieudanego karabinu DK trwały praktycznie od razu od momentu jego pojawienia się na próbach dla Armii Czerwonej. Projektem zajął się inżynier Szpagin oraz Kolesnikow. No i tutaj Szpagin opracował dla karabinu zasilanie taśmowe, a Kolesnikow porządny trójnóg z kółkami, który po złożeniu pozwalał szybko i sprawnie przemieścić ten wielki karabin bez większych problemów. Stąd w nazwie właśnie pojawiają się dodatkowe literki, które są skrótem od Diektierowa Szpagina Krupokalibierny. Źle to pewnie wymawiam, ale tam kij z tym. Czyli wielkokalibrowy Diektierowa i Szpagina. No i tak zmodernizowany karabin nazwany został wzorem 1938 i zastąpił on w uzbrojeniu Armii Czerwonej nieudanego poprzednika. No i tym razem doszło tutaj do, powiedzmy, ograniczonej produkcji seryjnej. Był jednak pewien problem. Karabin ten ważył po załadowaniu 50-nabojową taśmą aż 44,5 kg. I to bez podstawy czy tego trójnogu, tak? Z trójnogiem masa wzrastała aż do 157 kg. Do tego karabin ten był dość drogi w produkcji, no i tak naprawdę od pierwszych egzemplarzy, które trafiły do jednostek Armii Czerwonej w 1940 roku, do końca wojny wyprodukowano zaledwie trochę ponad 8 tysięcy sztuk. Także jedną rzecz mamy tutaj od razu z głowy. Monstrualna waga karabinu, kiedy zamontować go na czołgu, nie stwarza żadnego problemu.
Tutaj pierwsze mocowanie przeciwlotnicze dla deszki na czołgu zostało przetestowane na początku 1944 roku na prototypie czołgu IS-1. Ale tutaj konstrukcja była zbyt skomplikowana i nieporęczna, przez co po prostu nie weszła do produkcji. Sytuacja zmieniła się diametralnie 14 października 1944 roku, kiedy Stalin podpisał dekret PKO nr 6723 o montażu przeciwlotniczych wysokokalibrowych karabinów maszynowych deszka na czołgach IS oraz działach samobieżnych. No i nagle powstał problem, tak? Sam Stalin podpisał dekret o ich montażu, a dla czołgów nie ma właśnie montażów na te karabiny. Istnieje co prawda dość nieudany montaż, testowany jeszcze, jak wspomniałem, na prototypie czołgu IS-1, ale jest on po prostu do dupy. Tak więc ruszają prace nad nowym montażem. Musiał on być bardzo mały, przemyślany, prosty w produkcji i łatwy w montażu. Takowy udało się opracować po niecałym miesiącu i należy tutaj zauważyć, że to, co wymyślili sowieccy inżynierowie, można śmiało uznać za najlepszy montaż karabinu wielkokalibrowego, jaki powstał w trakcie II wojny światowej. Kopuła dowódcy na czołgu IS-2 nie obracała się, ale miała na szczycie obrotowy element, w którym zamontowany był dwudzielny właz dowódcy. No i do tego właśnie elementu postanowiono doczepić montaż na deszkę. Dzięki temu, o ile sama kopuła nie obracała się, o tyle dowódca po otwarciu włazu mógł chwycić za karabin maszynowy i za jego pomocą bez problemu obracać się razem z włazem, który w pozycji otwartej osłaniał jego boki, a od frontu tutaj osłaniała go konstrukcja monstrualnego karabinu maszynowego deszka. Montaż ten ogólnie był tak udany, że przez następne dziesięciolecia używany był w zmodernizowanej wersji na wielu radzieckich pojazdach opancerzonych. Ale tutaj wracając do czasów II wojny światowej, po opracowaniu tego mocowania wprowadzono je do produkcji i już w listopadzie 1944 roku udało się wypuścić 25 czołgów IS-2 z takowym mocowaniem i te 25 sztuk jako pierwsze otrzymały karabiny przeciwlotnicze deszka. Sama deszka w tym mocowaniu posiadała przeciwwagę, co znacznie ułatwiało naprowadzanie jej na cel bez wysiłku praktycznie oraz celownik, który posiadał składaną osłonę, która była wykorzystywana w trakcie jazdy, aby się nie uszkodził. Jednak Sowieci nie przewidzieli jednego, tak? Nagle potrzebują zamontować taki montaż deszki na każdym nowym czołgu IS-2 oraz tych ISU-122, 152, etc., tak? Okazało się, że nikt po prostu w całej sowieckiej Rosji nie produkuje wystarczającej ilości łożysk, które były wykorzystywane do tego mocowania. Dodatkowo produkując ponad 250 pojazdów IS-2, a do tego jeszcze sporo tych dział samobieżnych, nagle zaczęło również brakować samych karabinów deszka, które można byłoby po prostu na nich zamontować, tak? Do tego do samych tych karabinów deszka, o ile się jakieś znalazły do montażu na czołgu, bardzo często brakowało po prostu celowników przeciwlotniczych. No i te problemy z łożyskami do mocowań deszki, brak samych deszek i celowników do nich trwały praktycznie do końca wojny. Chociaż do stycznia, teoretycznie 1945 roku, Sowieci byli w stanie w miarę ustabilizować dopływ brakujących elementów w znaczącym stopniu. Ale oznacza to tyle, że nie każdy IS-2 od momentu podpisania tego dekretu otrzymał taki montaż może jeszcze tak, ale w montażu na przykład brakowało łożyska, co absolutnie wykluczało montażu jakiejkolwiek deszki, o ile się jakaś znalazła, etc., etc. Te problemy trwały do końca wojny. No ale w tym czasie już troszeczkę produkcja jest spokojniejsza, tak? Już ten front, już wiadomo, że po prostu II wojna światowa zostanie wygrana, Niemcy są odpychani coraz dalej. Także tempo, po prostu karkołomne tempo z 43 znacząco tutaj zwolniło. Tutaj jeszcze 1 lutego wprowadzono dość ważną teoretycznie zmianę. Na górnej płycie tylnej zamontowano bomby dymne na tych ISAK-2. No i tak naprawdę tutaj w tym momencie wygląd ISA-2 został sfinalizowany właśnie w lutym 1945 roku. To była jego finałowa wersja z okresu II wojny światowej. W marcu przyjęto 250 czołgów, ale tutaj już odnotowano spadek jakości. Tutaj również w kwietniu ta produkcja zaczęła zwalniać, bo zaczęto wdrażać do produkcji długo oczekiwanego zamiennika, tego ISA-3. W kwietniu nawet udało się zmontować 25 takich ISów-3, ale tutaj żaden pojazd nie został przyjęty z powodu licznych wad ponownie. No ale to rozpoczęło koniec produkcji czołgu IS-2. Tutaj w kwietniu dostarczono 230 ISów-2, a w maju tylko 155, ale w maju też dostarczono już pierwszych 100 ISów-3. No i tutaj ostatnie 5 czelabińskich czołgów IS-2 z zakładów Kirowa dostarczono w czerwcu 1945
roku. I tutaj jeszcze z innych ciekawostek, cena czołgu spadła tak naprawdę. Na początku stycznia 1945 roku cena jednego ISA-2 wynosiła 280 tysięcy rubli, a później pod koniec produkcji jeden taki IS-2 kosztował już tylko 250 tysięcy. Tutaj podsumowując, zakłady Kirowa od grudnia 1943 roku, kiedy IS-2 został przyjęty do produkcji, aż do czerwca 1945 roku, kiedy ostatnio opuścił linię produkcyjną, tutaj zakłady Kirowa dostarczyły 3385 czołgów IS-2. Ostatnie 63 sztuki zostały dostarczone w czerwcu, tylko jeden IS-2 tak naprawdę pozostał w fabryce na długotrwałe próby, bo było z nim coś mocno nie tak, coś tam poszło nie tak przy produkcji. No i w tym październiku 1945 roku zamiast przekazać ten czołg do odbioru, bo po prostu wymagał on ogromnych napraw, fabryka dostarczyła dodatkowy jeden czołg IS-3, znaczy jeden więcej niż było planowane. Tak. No i w tym momencie produkcja czołgów IS-2 tak naprawdę zakończyła się, ale mamy tutaj jeszcze jeden ciekawy rozdział, który myślę, że warto pokryć. A teraz, skoro o projekcie, zmianach w nim oraz o samej produkcji czołgu IS-2 wiemy już wszystko, co powinniśmy, pora przejść do mięska, czyli jak spisywał się czołg IS-2 na froncie. Zaczniemy tutaj od rozkazu wysłanego do dowódcy 2. Frontu Ukraińskiego przez Radę Wojskową Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Armii. Samego zdjęcia tego niestety nie posiadam, za to tłumaczenie tego z rosyjskiego na angielski pochodzi od człowieka, który w archiwach radzieckich swoje przesiedział i zresztą wydał świetną książkę na ten temat, także ogólnie to zaufane źródło. A ten rozkaz wysłany 1 kwietnia 1944 roku brzmiał następująco. Przesłane do waszej dyspozycji ciężkie pułki IS oraz ISU 152 zawierają pierwszą partię czołgów i dział samobieżnych tego typu. Zarówno czołgi, jak i działa samobieżne posiadają szereg drobnych braków technicznych. Ponadto nie ma jeszcze wystarczających doświadczeń dotyczących ich użycia i zastosowania w walce. Czołg IS i działo samobieżne ISU przeznaczone są przede wszystkim do zwalczania ciężkich czołgów i dział samobieżnych przeciwnika, a także artylerii, umocnień i ziemianek w linii obrony przeciwnika. Ciężkie pułki obu pojazdów powinny być wykorzystywane w ramach korpusów czołgowych i zmechanizowanych. W walce ich miejsce jest w drugiej linii. Czołgi średnie muszą chronić ich flanki przed nagłymi atakami czołgów wroga. Dodatkowo każdy czołg ciężki i każde działo samobieżne będzie bronione przed grupami niszczycieli czołgów. Tutaj mowa o na przykład Niemcach z Panzerfaustami, czy o jakichś na szybko podciąganych działach przeciwpancernych. Także każdy czołg ciężki i każde działo samobieżne będzie bronione przed grupami niszczycieli czołgów przez żołnierzy z pistoletami maszynowymi. Żołnierze z pistoletami maszynowymi są włączeni do pułków w stosunku 5 na 1 czołg lub działo samobieżne. Początkowo wskazane jest użycie tych pułków na terenie odpowiednim dla czołgów i dostępnym bez większego wysiłku, a przede wszystkim podjęcie wszelkich działań, aby te czołgi nie wpadły w ręce wroga. Należy pamiętać, że pułki nie posiadają własnych elementów rozpoznawczych, z reguły jednostka, z którą pułk współpracuje, powinna zapewnić zwiadowców. Czołgi uzbrojone w działa 122 mm i działa samobieżne uzbrojone w 152 mm mogą prowadzić ogień zarówno z postoju, krótkiego zatrzymania, jak i z zasadzki na odległość od 1,5 do 2 km. Czołgi uzbrojone w działa 85 mm otwierają ogień w czasie ruchu, z zatrzymania, krótkiego postoju lub z zasadzki z odległości 200 km do 1,5 km. Ponieważ czołgi z działami 122 mm i działa samobieżne 152 mm mają małe magazyny amunicji, należy organizować regularne uzupełnianie w walce i rozsądne wykorzystywanie ich amunicji. Szczególnie proszę o wskazówki, kiedy wykonywać terminowe przeglądy techniczne i informacji na temat usuwania awarii w tych pojazdach. W celu zbadania wykorzystania i charakterystyki bojowej tych czołgów i dział samobieżnych wysyłam generała porucznika Taranowicza i grupę oficerów. Proszę o udzielenie im wszelakiej pomocy. Poinformujcie mnie o swoich wrażeniach dotyczących zalet i wad czołgów IS i dział samobieżnych ISU 152. Podpisano dowódca Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Armii Czerwonej, marszałek Wojsk Pancernych Federenko oraz członek Rady Wojskowej generał porucznik Birukow. Możliwe, że to nazwisko trochę źle wymawiam, wybaczcie. Także jak widzicie, Sowieci wiedzieli, że mają dość dobry czołg, ale trzeba było sprawdzić, jak się nim posługiwać w walce. Następne, co znalazłem, to fragment raportu z 15 maja 1944 roku, czyli powiedzmy 1,5 miesiąca później, wysłany z 3 Armii Czołgów Gwardii i tego akurat mam zdjęcie. Tutaj interesuje nas tylko punkt 4, bo tylko punkt 4 o tym mówi i on zaczyna się od tego. Typowe odległości zaangażowania przeciwko różnym celom. Czołgi uzbrojone w działo 122 mm nie widziały wiele walk.
Używano ich głównie do celów obronnych na zachód od Tarnopola. Czołgi otwierały ogień do czołgów wroga oddalonych o 2200 do 2400 metrów. Podczas jednej bitwy kompania czołgów starszego lejtnanta Makogonowa zniszczyła i spaliła bezpośrednimi trafieniami 17 czołgów Tygry. Z tego 8 zniszczył młodszy lejtnant Pankow, 5 młodszy lejtnant Pchelin, a 4 dowódca plutonu porucznik Romaszyn. Także co ciekawe, testy poligonowe okazały się niedokładne, ponieważ w warunkach bojowych mowa tutaj o otwarciu ognia z ISów 2 z ponad 2 km, aczkolwiek raport ten nie zawiera, czy czołgi wroga zostały zniszczone na takim dystansie, czy po prostu wtedy zaczął się ostrzał z ISów 2, tak? A czołgi wroga zostały zniszczone już na mniejszym dystansie. Jeszcze powstaje pytanie, a co z najcięższymi celami, na jakie trafiały ISy 2? Ano tutaj mamy farta, bo mamy i zdjęcie i opis, bo Sowieci testowali działo ISA 2 na przejętym Ferdynandzie. Na pierwszym zdjęciu widać, zresztą z opisu też, jeżeli akurat gadacie po ichniejszemu, że przód działa Ferdynand został trafiony pociskiem 122 mm, to się dzieje na poligonie. Pierwsza płyta pancerna o grubości 100 mm została przebita, pocisk odbił się od drugiej płyty, tutaj strzelano z dystansu 1400 metrów. Na drugim zdjęciu widać za to wyniki strzelania do nadbudówki Ferdynanda, w której znajdował się przedział bojowy razem z działem. Pierwszy pocisk zrobił wgniecenie na 100 mm, a od środka powstało po prostu ogromne wgniecenie. W tym miejscu pancerz Ferdynanda wynosił 200 mm, tak? Drugie trafienie, opisane jako penetracja, mówi o utknięciu pocisku, co zresztą widać w pancerzu, który w tym miejscu wynosi między 150 a 180 mm. Strzelano z tego samego dystansu 1400 metrów. I teraz ciekawostka. Pocisk, który utknął w pancerzu, spowodował pęknięcie go po drugiej stronie, tak? W sensie tego pancerza od środka nadbudówki w przedziale bojowym. Oznacza to tyle, że sam pocisk nie przebił pancerza, ale po jego trafieniu powstałoby wystarczająco dużo odłamków w środku pojazdu, aby ciężko ranić lub nawet zabić załogę w przedziale bojowym Ferdynanda. Mówiąc krótko, pojazd byłby wykluczony z akcji na pewno na chwilę, jak nie na dłużej. Tylko, no właśnie, według sowieckich metryk i przyjętych zasad na tych testach, takie trafienie uznawano za niewystarczające, przez co opisane jest też jako nieudana penetracja. Ale jak było w faktycznej walce? Mam tutaj raport bez zdjęcia, podobnie niestety, który mówi o tym, jak czołg IS-2 z 71. Regimentu Gwardyjskich Czołgów Ciężkich napotkał Ferdynanda. Raport wam streszczę, bo jest w nim sporo opisów, jak dostali się w miejsce potyczki, które nas po prostu nie interesują. Raport mówi o akcji przeciwko zauważonej niemieckiej pułapce przy drodze do Nemirowa. Także fragment raportu opisujący samo starcie brzmi następująco. Czołg porucznika Slunajewa pod osłoną innego czołgu przemieścił się na skrzyżowanie na północ od Szestek i przez 10 do 15 minut obserwował zasadzkę wroga. Była ona dokładnie zamaskowana na polanie w lesie na południe od Borków. Po wykryciu wszystkich zagrożeń czołg Slunajewa otworzył ogień z 1000 metrów i zniszczył pułapkę w kilku strzałach. W efekcie spaleniu uległo działo samobieżne Ferdynand, transporter opancerzony oraz dwa działa. Droga do Magerowa była otwarta. Także ponownie widzimy, że testy poligonowe to jedno, a po prostu rzeczywistość to drugie. Aczkolwiek no, tutaj w raporcie nie ma, czy strzelano w przedni pancerz tego Ferdynanda. Także debiut czołgu IS-2 można śmiało uznać za udany. Działały one świetnie tam, gdzie trzeba było się bronić oraz jak zresztą zawsze rozpoznanie było tutaj kluczowe. Teoretycznie te czołgi, mówiono o nich jako o ciężkich czołgach przełamania i teoretycznie próbowano ich tak używać, ale fakt jest taki, że zasoby amunicji tych maszyn po prostu na to za bardzo nie pozwalały. Także wszystko i tak zależało od tego, w jakich warunkach ta maszyna była użyta. Tutaj przykładowo w maju 1944 roku po pierwszym froncie ukraińskim krążyła notatka zatytułowana Wskazówki na temat użycia regimentów czołgów IS-122 oraz regimentów dział samobieżnych IS-152, która była podpisana osobiście przez marszałka Żukowa, tak? W detale tej notatki nie będę wchodzić, ale wymienia ona typowe sposoby użycia tych ciężkich pojazdów, a także przykłady nieumiejętnego ich używania, które doprowadziły do ich bezsensownych strat. No i tutaj do tej notatki dodana była jeszcze bardziej szczegółowa instrukcja o używaniu tych pojazdów w walce, która została skomponowana przez dowódcę wojsk pancernych i zmotoryzowanych pierwszego frontu ukraińskiego, generała porucznika Nowikowa. I ta notatka zaczyna się od słów: użycie pułków czołgów IS-122 oraz pułków dział samobieżnych IS-152 w formacjach czołgowych i zmechanizowanych przynosi znaczące efekty w walce, co potwierdza użycie tych pułków w ramach pierwszego frontu ukraińskiego. No i tym sposobem Sowieci bardzo szybko nauczyli się po prostu używać tych maszyn na froncie. Ale żeby nie było tak kolorowo, wcale nie były one oczywiście niezniszczalne. Na tych zdjęciach widzicie na przykład rozwalony czołg IS-2 przez niemieckiego
Tygrysa. Został on stracony przez 72. Niezależny Regiment Gwardii Czołgów Ciężkich 1 maja we wsi Chocimierz. I to jest prawdopodobnie jedno z tych opisanych właśnie nieprawidłowych użyć, które doprowadziły do bezsensownej straty pojazdu. Tak jak widać po zdjęciach, doszło do niela na starcie. Od frontu widzimy 3 trafienia, 2 z nich nie przebiły się przez kadłub, aczkolwiek trzecie przeszło przez policzek wieży. Te strzały Tygrys oddał z odległości między 1100 a 1200 metrów. Po trafieniu penetrującym wieżę, jak tutaj widzimy, policzek wieży został przebity, podjechał bliżej i upewnił się z odległości 200 metrów, że ten IS-2 będzie już wykluczony z walki, strzelając jeszcze parę razy w jego bok. No tutaj mówiąc krótko, Tygrys wygrał ten pojedynek, a IS-2 go przegrał oczywiście, tak? Także jeszcze raz nie było tak, że te IS-2 były niepokonane. Tutaj mam jeszcze jedną ciekawą notatkę. Niestety nie wiem dokładnie, na kiedy jest ona datowana, ale mówi ona o odporności, ale mówi ona o po prostu odporności ISA dwójki, tak? Ona pochodzi prawdopodobnie gdzieś tam z okresu pierwszych ich użyć i brzmi ona następująco. Odporność pancerza IS-2 pozwala mu na otwarte zaangażowanie wrogich czołgów ciężkich w zasięgu 1000 metrów. Nieodwracalne straty zdarzają się tylko w wyniku walk z wrogimi czołgami ciężkimi w zasadzce w zasięgu 300-400 metrów. Nie było strat od Panzerfaustów, jedynie drobne uszkodzenia kół jezdnych, wahaczy, gąsienic. Także tak w super skrócie, Sowieci bardzo szybko nauczyli się, jak używać tego ISA-2. No i tych dział samobieżnych Su-152. I świetnie zdawali sobie sprawę z ich mocnych oraz słabych stron. Za to na froncie produkcyjnym w międzyczasie dalej kombinowano w tych biurach projektowych, jak zrobić do działa czołgu IS-2 jednoczęściową amunicję. Myślę, że to warto o tym wspomnieć, bo próbowano to zrobić, żeby zwiększyć szybkoszczelność maszyny, ale po testach jej rozmiar po prostu nie pozwalał na załadowanie jej do zamka działa w tej wieży ISA-2. Do tego magazyn amunicji w środku zmniejszyłby się do 12 sztuk, więc pomysł po prostu porzucono. Na zdjęciu tutaj widzicie czołg T-44-122 właśnie z taką jednoczęściową amunicją, która pokazuje jej rozmiar. Tutaj komisja, która sprawdzała tą amunicję, uznała, że jeżeli nie da się jej zmniejszyć do długości 1 metra, to nie da się jej używać po prostu w czołgach IS-2. Jeżeli chodzi, myślę, że ten pierwszy efekt ISA-2 na froncie dla niemieckich pancerniaków i dla Sowietów, którzy tak naprawdę jeszcze dowiadywali się, jak go używać, poznawali mocne strony oraz słabe strony tego pojazdu, jest najciekawszym okresem, no bo później te ISY-2 już po prostu walczyły dalej i siały pogrom. Gdzieś nawet widziałem raport, ale już go nie wyciągnę, że podobno na dystansie ponad 2 km załoga jednego z Ferdynandów była bardzo zdziwiona, kiedy trafili 5 razy w ISA-2 i 5 razy ten pocisk się odbił, tyle że to był już IS-2 z tym płaskim nosem, czy tam wyprostowanym nosem, tak, ten późniejszy model kadłuba. Ale no wciąż trzeba pamiętać o tym, że właśnie ten PAK-43 na różnych niemieckich pojazdach był największym tak naprawdę zagrożeniem dla tych czołgów IS-2. Z całą resztą w większości przypadków radzili sobie z palcem w przysłowiowej, no powiedzmy, że nosie. Także teraz przyszła pora zobaczyć takiego IS-2 na żywo. No, i znajdujemy się pod czołgiem IS-2 w Krakowie w Nowej Hucie. Teraz was zabiorę ze sobą, pokażę wam parę numerów. Zacznijmy może od frontu kadłuba. Jak widzicie, mamy tutaj O240, czyli od obiekta 240. Tu był jakiś numer chyba, ale niekoniecznie jest 68. To jest chyba numer części. No ale dzwoniłem do muzeum w Poznaniu, w Cytadeli bodajże, w Forcie Winiary. Oni tam również mają ISA-2 z wczesnym typem kadłuba. I tam na przykład takiego numeru w ogóle nie ma. Jednocześnie, tylko tu was muszę przestawić trochę. Tutaj mamy jakiś numer 404, chyba 97. Teraz na ekranie będziecie również widzieć numery seryjne polskich maszyn, które były najbliższe temu. Tutaj spisane w leksykonie maszyn Ludowego Wojska Polskiego. Ale to nie wszystko. Jeszcze tutaj w tych miejscach powinny być porty obserwacyjne. Oczywiście zostały usunięte, te pomocnicze dla kierowcy. Tyle, że wczesny typ kadłuba nie miał problemów kierowca z widocznością, tak, w późniejszym, tak, także, ale te porty tutaj były, tylko zostały usunięte, no bo czołg stoi na świeżym powietrzu od 67 roku. Przechodzimy teraz na bok czołgu i tutaj mamy pewną wskazówkę, tak, widać tutaj numer odlewniczy, jakieś E2, to jest oczywiście w cyrylice, tego nie jestem w stanie przeczytać, to jest N1CI, bym tak powiedział to w naszym alfabecie. I ktoś tutaj się bawił palnikiem dawno temu przy tym czołgu, więc te numery są niewyraźne. T
teoretycznie kolejną wskazówką powinna być tabliczka, którą tutaj mamy. 25 stycznia 1969 roku został przekazany przez MON dla Muzeum Czynu Zbrojnego Pracowników Kombinatu Huta imienia Lenina, tak? I tutaj u samej góry mamy czołg JS2 numer 40116. Tyle, że ten numer seryjny jest o jedną cyferkę za krótki, żeby pasować do jakiegokolwiek numeru seryjnego kiedykolwiek, tak? Więc ta wskazówka nam jeszcze nic nie mówi. Dodatkowo, na większości tych ISów 2 z wczesnym typem kadłuba, no te wszystkie kadłuby pasowały do tyłu bez problemu, nie? Jednak tutaj pojawia się pewien problem. Ten kadłub jest zdecydowanie innego rodzaju wykończenia niż tylne płyty. Dodatkowo, jak widzicie, on tutaj nie pasuje, po prostu jest spora szczelina. Ale na ten temat jeszcze porozmawiamy zaraz. Tutaj widzimy drapacze błota, o ile się nie mylę. No i to jeszcze zawieszenie pamiętające czasy czołgu KW-1. Tak naprawdę, z odbojnikami, ze wszystkim. I jeżeli chodzi o jakość spawów, to zaraz ją zobaczycie z tyłu tej maszyny. Tutaj jest, tak, tylna klapa, dostęp do skrzyni biegów. I w tym miejscu teoretycznie jest, nie wiem, czy to bym uznał za wskazówkę, są odbojniki, tak, żeby tej klapy nie wyrwać, jak ona się otwiera, powinna się zatrzymać na tych właśnie pogrubieniach, tak, ale popatrzcie na tą jakość spawów samych zawiasów dodatkowych do tych mniejszych portów serwisowych, tak, no to jest po prostu, ale wiecie, to nie miało wyglądać, to miało działać, tak. Trzyma się, trzyma. Że jeżeli chodzi o kadłub, teoretycznie numery jeszcze jakieś mamy, ale one są ewidentnie dodane później. Tutaj mamy numer NC1224011, chyba 6 to jest na tylnej części kadłuba. Tutaj ponownie drapacze, zawieszenie jeszcze z KW-1, oczywiście delikatnie modernizowane z czasem. I tutaj również mamy taki numer dodany. Także ciężko mi powiedzieć naprawdę, co to jest za maszyna. Jeszcze jak się przyjrzymy tutaj, spróbuję podnieść tam kamerę. Tutaj dogram z offu, bo jak podniosłem tą kamerę, to jest GoPro, nie? Ja tam jadę na mikrofonie z GoPro, jak ją podniosłem, to raz, że wieje i słychać było tylko wiatr, dwa, no mnie w ogóle tam nie słychać. Także tutaj widzimy ten hamulec wylotowy, który wyewoluował z tego pierwszego z drugiego hamulca typu Ferdinand, gdzie on potrzebował zostać wzmocniony, bo przypominam, pękł ten typ Ferdinand. Ale jeszcze pierwsze tam niecałe 150 maszyn wyszło z tym hamulcem wylotowym typu Ferdinand. Dopiero później doszły zmiany, żeby wzmocnić ten hamulec, tak? On już nie wygląda jak hamulec wylotowy z Ferdinanda, ale to wciąż tak jakby ewoluowało właśnie z tego hamulca wylotowego typu Ferdinand. Widać, że on jest po prostu pogrubiony w paru miejscach, po prostu jest, że tak to ujmę, nadlany, żeby mógł przyjąć moc wystrzału ze 122mm armaty i rozprowadzić te gazy na bok i się po prostu nie rozlecieć, tak? Także tutaj fajnie, tej butelki nie skomentuję, ktokolwiek ją tam umieścił, niesamowity akrobata, bo to jest 3 metry nad ziemią, ten czubek tej lufy, ten hamulec wylotowy, ale nieładnie, tak? Dobra, wlazłem na ten czołg. Jeżeli chodzi tutaj o górę, żadnych numerów nie ma. Także, no tu już pokład silnika nas za bardzo nie interesuje. Ten czołg był wielokrotnie remontowany, parę rzeczy było zmieniane. Spróbuję ujęcie złapać na tył wieży, tak? Mamy tutaj znak odlewniczy. I to oznacza, że ta wieża pochodzi albo z Mariupola, albo z Uralmaszu. I tutaj jest jeszcze dodatkowy numer. Ledwo widoczny, dodany prawdopodobnie później, nie jestem do końca pewny, ale po wspięciu się na wieżę wychodzą następne detale, tak? Mianowicie tutaj widać, tak jak mówiłem, ten czołg był wielokrotnie remontowany. Mamy tutaj bruzdy, tak? Ślady po tych bruzdach odlewniczych, co jest znakiem rozpoznawczym Uralmaszu, czyli samo to, że tu znajdują się resztki tych bruzd, oznacza, że to jest wieża z Uralmaszu, tak? Oczywiście karabin maszynowy został usunięty dawno temu. I wiem, że te wieże da się też zidentyfikować, kiedy zostały wyprodukowane po
tego, jakiego rodzaju zostały umieszczone te chwyty tutaj dla tych pięciu strzelców karabinów maszynowych, tak? Którzy mieli osłaniać ten czołg, tak naprawdę jeździć na tym czołgu. Aczkolwiek, no, aż takim ekspertem nie jestem, żeby po samych rodzajach uchwytów to rozpoznać, szczególnie, że te uchwyty można usunąć i później dodać inny rodzaj, tak? Jeżeli chodzi o kopułkę dowódcy, tutaj było jeszcze jedno dodatkowe urządzenie obserwacyjne, które zostało usunięte, zaspawane, tak? Ale nie widzę tutaj żadnych śladów po montażu deszki. Tyle, że no widzicie, no to wszystko jest zaspawane, tak? Ten czołg został przygotowany do tego, żeby postawić go tutaj na pomniku w 67. Boże, co ja chciałem powiedzieć? A, no tak, i sama kopuła się nie obraca. Za to tutaj, jak widzimy, mam ten dwudzielny włas zaspawany, on się powinien obracać, tylko został zaspawany po prostu. Ale po montażu deszki śladu nie ma tutaj, co sugeruje, że jest to jeszcze wieża wyprodukowana przed tym dekretem Państwowej Komisji Obrony, która mówiła o montażu deszek na czołgach IS-2. Tutaj przez dużo większy zamek działa niż w IS-1 również widać to charakterystyczne wybrzuszenie, ponieważ pozycja dowódcy została przesunięta do tyłu. Tak, tego wybrzuszenia po prawej stronie oczywiście nie ma. Wieża jest teoretycznie gładka, chociaż widać, że to jest odlew dość taki siermiężny, tak bym to ujął. Tutaj tak samo, jeżeli chodzi o dach wieży, widać jakość spawów. Ponownie, no, to nie miało wyglądać, to miało działać. Tutaj znajduje się dodatkowy właz, on też został przesunięty do tyłu, ponieważ stanowisko ładowniczego zostało przesunięte do tyłu. Tutaj, o ile się nie mylę, mamy wiatrak, znaczy wentylator do wyciągu. Powinien być, ale go już dawno oczywiście tam nie ma. No i ponownie mamy tutaj dwa peryskopy do obserwacji terenu. Tyle, że zostały one również usunięte z tej maszyny już dawno, dawno temu, kiedy była ona przygotowywana, żeby ją tutaj postawić na pomnik. Ogólnie wszystkie otwory tutaj, no, zostały skrupulatnie poblokowane. Tutaj pamiętam jeszcze kiedyś, jeżeli chodzi tutaj o ten wlot powietrza, to tak, to tutaj się coś ewidentnie wydarzyło i zostało to później naprawione. Pytanie, czy to się stało w walce, czy to się stało przez ostrzał wroga, czy nie. Nie jestem wam tego w stanie powiedzieć. Z tej strony jest za to kadłub. Niby pasuje, ale tak powiedziałbym, to jest ewidentnie ten tył, mi się wydaje, że w ogóle został w którymś momencie ten czołg rozebrany, jeżeli chodzi o front kadłuba i tył. I ta płytka, no nie wiem, to wszystko tutaj po prostu wygląda jak zdecydowanie nie z tej samej maszyny. Zatem tak jak mówię, no widać tutaj przejście jakości wykończenia. Tu jest odlew, okropne spawy, ale nie mają wyglądać i mamy tutaj bardzo wykończony, powiedzmy, płaską płytę tyłu. Tutaj są jeszcze jakieś numery, spróbuję to zaraz jakoś ująć lepiej, ale to jak zejdę z czołgu, żeby nie spać, jak się będę wyginał z kamerą. Tutaj są jakieś jeszcze numery, nie wiem, jak je będzie widać, chyba je dość dobrze widać, nie jestem pewny. Jakieś numery zostały tu nabite, ale to wygląda bardziej jak po prostu jakiś chaos numeryczny. Tu jest jeszcze jakiś znak dodatkowy, szczególny, ale co to jest, nie jestem w stanie powiedzieć. Tutaj jest port karabinu maszynowego. Jak widać, jest specjalne wycięcie, żeby sobie nie odstrzelić spornika od błotnika. I tym karabinem maszynowym strzelał kierowca. Miał specjalny guziczek i sobie z niego napieprzał. Sama wieża została zablokowana w miejscu, jak widać tutaj, po dodatkowych dospawanych płytkach. Ogólnie ten czołg, no, już na pewno był tragicznie, przepotężnie zużyty, zanim tutaj trafił, tak. Tutaj mamy jeszcze jakieś numery przy jarzmie działa. Ponownie tutaj widać jakość tych odlewów po prostu, no to cudów się nie ma co spodziewać. Ten daszek, nawet nie jestem pewny, powiem wam, czy on był dodany jeszcze za czasów działania tej maszyny, czy on został później dodany przez Wojsko Polskie po II wojnie światowej. Dobra, złażę z czołgu. Dobra, jeszcze nie złażę z czołgu. Z drugiej strony jarzma działa. Widać, że tutaj się coś wydarzyło.
jest zdecydowanie odłamany jakiś kawałek. Coś tu gdzieś poszło nie tak. Nie wygląda tak, jakby to było odłamane od ostrzału wroga i zostało to z powrotem dospawane. Ale jest to taka sama jakość tych spawów, że wyobraźmy sobie, że jest to jakaś wada fabryczna, która została w jakiś sposób naprawiona w tym jarzmiedziała. Dobra, w końcu złażę z czołgu. Tutaj mamy dodatkowe gąsienice, tutaj widać nawet różne rodzaje tych szpilek, tak? Są w różny sposób powkładane i właśnie te szpilki, był w pewnym momencie problem, że one się zrywały, tak? Tak jak tam mówiłem wcześniej, tutaj Sowieci testowali trzy różne rodzaje wytwarzania tych gąsienic. Nie jestem metalurgiem, nie jestem wam w stanie powiedzieć, który to jest rodzaj. No ale jest, tak? Dodatkowe jakieś gąsienice się znalazły i tutaj robiły za dodatkowy pancerz tak naprawdę frontu czołgu, osłaniały tą najsłabszą część pancerza, która była przebijana przez czołgi Pantera, nawet z dosłownie ponad 700 metrów. Pod spodem tam, no nie będę się wczołgiwał tam, bo jest syf jak cholera, ale tam gdzieś znajduje się właz ewakuacyjny. Tylko, że on też jest zaspawany. No i tutaj też polecę Zofu, bo było tak zimno, że cały czas przerywałem i było to niepłynnie powiedziane. Podsumowując to, co wiemy o IS-2 w Krakowie, mamy na nim przynajmniej dwa różne numery seryjne. Żaden z nich nie pasuje do numerów seryjnych, które znamy, jeżeli chodzi o czołgi IS-2 w służbie Wojska Ludowego Wojska Polskiego. Co prawda, no nie każdy IS-2 w Ludowym Wojsku Polskim został spisany z numerów, jeżeli chodzi o ich numery seryjne, tak? Ale ewidentnie tutaj coś jest nie tak z frontem tego kadłuba, bo on nie pasuje do tego tyłu, kompletnie nie pasuje. Po drugiej stronie, co prawda od strony budynku coś tam jeszcze w miarę pasuje, ale od strony ulicy jest po prostu kompletne rozjechanie, jeżeli chodzi o tył z przodem, tak? I na chwilę obecną wiemy, że Polacy trochę IS-2 stracili i dostali wozy z uzupełnień już różnego rodzaju, w sensie z wczesnym frontem, jeżeli chodzi o kadłub, z późnym frontem te pojazdy były, trochę pojazdów zostało tam dosłanych, no ogólnie to co wam mówiłem. No i tak samo Polacy również z pobojowisk, jak się wojna skończyła, ściągnęli te IS-2, żeby zwiększyć swój stan. No i ten IS-2, on jest na tabliczce pamiątkowej, jest rozpisane, że ten IS-2 brał udział w walce w 5. pułku czołgów ciężkich, tam zniszczył parę maszyn wroga, etc., etc., tak? No tyle, że no on wygląda jak składak, jak stricte składak, albo to po prostu w fabryce ktoś zrobił kompletnie na odpierdol z jakiegoś, z dwóch różnych kompletów części. Ale wątpię, bo mimo wszystko, mimo śmiania się z Sowietów z tamtego czasu, że haha, ale mieli kontrolę jakości, to jakąś mimo wszystko mieli i takie szczeliny między frontem a tyłem, one by po prostu nie przeszły, tak? Tej kontroli jakości. Także to mi bardziej na moje oko to wygląda jak wóz lub parę wozów ściągniętych z pobojowisk później i złożonych do kupy. Później używany w wojsku, w Ludowym Wojsku Polskim trochę czasu, no i w 67 zostało to przekazane jako pomnik tutaj do tego muzeum, koło którego się znajdujemy. Także naprawdę ciężko mi powiedzieć, bo żaden z numerów seryjnych, tylko to też mogą być wewnętrzne numery Ludowego Wojska Polskiego, jakieś tam numery wewnętrzne, jeżeli chodzi o te maszyny, to nie muszą być numery zgodne z tym, co mieli Sowieci w swoich papierach, tak? Także naprawdę jest mi ciężko powiedzieć. Jak się kiedyś coś więcej o tym IS-2 z Krakowa dowiem, to wam oczywiście powiem. No ale teraz, żeby było ciekawiej, to pojedziemy do muzeum w Dębicy, które jest tam od Krakowa kawałek, bo oni tam mają IS-a drugiego już z płaskim nosem, z wyprostowanym nosem, czy jak to się tam Sowieci to nazywali, tak? W nomenklaturze powojennej IS-2 model 1944. Ja go jeszcze nigdy na oczy nie widziałem, więc będę nim tak samo zaskoczony, jak wy będziecie to razem ze mną po prostu przeżywać zobaczenie tego czołgu na żywo i porównamy sobie jakość, porównamy sobie spasowanie frontu z tyłem kadłuba, zobaczymy sobie dach wieży, spróbujemy rozpoznać, z której fabryki jest wieża, etc., etc. Także przeskoczmy teraz do Dębicy. Pierdolę, ale jest zimno, kurwa. I dobra, słuchajcie, jedziemy do Dębicy teraz. Obejrzeć IS-2 w Dębicy, jest tam muzeum w Dębicy. I tam stoi IS-2 z płaskim nosem, z tym późnym typem kadłuba. Czekajcie, bo tu mi się typ wpierdala. Jedziemy to zobaczyć. Jedna ciekawa rzecz wyszła. Ostatnio jak streamowałem, to rozmawiałem właśnie z wami na streamie i zaczęliśmy przeglądać różne rzeczy, przeglądać nagranie, bo już pokazywałem przedpremierowo nagranie tego IS-2 z Krakowa. I dyskutowaliśmy na temat tego łączenia przodu z tyłem kadłuba, bo to jest bardzo ciekawe.
dlaczego z jednej strony tak bardzo nie pasuje, a z drugiej strony nie ma żadnej różnicy, nie? I teraz jak dojedziemy do tego zaczęliśmy przeglądać dokumentację techniczną oryginalną z ISA 2 i na przykład znalazłem, już widzieliście w trakcie odcinka, teraz się na ekranie pojawi jeszcze raz, znalazłem plany techniczne oryginalne pierwszego, drugiego typu kadłuba, tego odlewanego buźnego. I tam schodka nie ma. Ale mam też rysunek techniczny, pierwszy oryginalny rysunek techniczny jeszcze IS-122, zanim go nazwali IS-N2. I tam na tym pierwszym oryginalnym rysunku technicznym ten schodek jest. I teraz powstaje pytanie, czy po prostu tak im się chujowo odlewało i spawali jak było, po prostu składali jak było, czy może faktycznie tego schodka ma tam nie być ogólnie po prostu. I, bo w IS-2 w Krakowie, patrząc od tyłu czołgu, to po lewej stronie przód kadłuba z tyłem kadłuba nie pasuje, po prawej różnicy nie ma. Dojedziemy do tego IS-2 w Dębicy i zobaczymy, czy jest też taka różnica, czy nie. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przy okazji chciałem pozdrowić kolegę po fachu YouTube'owym Królika z kanału Fragout. Jeżeli was interesuje kanał o broni, jakiś w Polsce o broni palnej, no to Fragout Magazine bodajże się nazywa ten kanał. Tutaj macie teraz na ekranie ten kanał. Panie Króliku, byłem przed chwilą na egzaminie, nie zdałem na pistolecie, ale no, pistolet do poprawy, trudno, nie? Pozdrawiam serdecznie, no i przeskoczymy już teraz, jak będziemy w tej Dębicy. No i witam, jesteśmy pod czołgiem IS-2, już późną wersją kadłuba w Muzeum Dębicy. Teraz was wezmę ze sobą. No trochę leje, jest lipa, jest oczywiście inny dzień i pokażę wam go z bliska. Zacznijmy od tego w ogóle, zaraz będzie jeszcze jedna ciekawostka. Jak widzicie, to urządzenie obserwacyjne kierowcy, widać pod jakim kątem ono jest skierowane i faktycznie no dopiero z bliska jak się mu przyjrzeć widać, że kierowca miał tą martwą strefę 12 metrów. Tutaj powinny być, czekajcie, przestaję was trochę, tutaj powinny być brytyjskie szkiełka Mark IV, to zostały jeszcze ich czapeczki, ale już ich nie ma, już są wyjęte kompletnie. Oczywiście. Także szkiełek nie ma, tutaj numerów żadnych nie ma z przodu. Znaczy mamy tutaj pewne... Nie wiem po co jest ta linijka, jeżeli mam być szczery. Nie mam zielonego pojęcia co to jest. Czy to jest dodatek polski? Widać, że ona jest dospawana osobno do tego pancerza. Tutaj niby może coś było, ale nie wiadomo. Widać też ten brutalny po prostu sposób odlewu. No i widać też tam jakość spawów. Mi się wydaje, że to jest z troszeczkę późniejszej już serii produkcyjnej, jeżeli chodzi o jakość spawów, jest no ładniejsza, ale ten czołg nie miał być ładny, tylko miał działać, tak? I widać też tak naprawdę pozostałości z tego poprzedniego typu kadłuba, który został tutaj zmodyfikowany w tym miejscu, żeby można było ten przód odlewany dospawać. No i właśnie dlatego też ten piedestał wieży, powiedzmy, musiał zostać zmodyfikowany. Mamy tutaj numer odlewniczy. Nie pamiętam niestety teraz z głowy, co to oznacza dokładnie, czy na podstawie tego będę w stanie wam zidentyfikować fabrykę, która wyprodukowała ten kadłub. Do wieży zaraz przejdziemy, bo też jest całkiem ciekawa. I tutaj na przykład, popatrzcie, tutaj nie ma takiej różnicy wysokości. Z drugiej strony trochę jest, ale z tej praktycznie nie ma różnicy wysokości przodu kadłuba z tyłem kadłuba i też widać inny sposób wykończenia tego tyłu. Po prostu fabryka, która musiała produkować te tyły kadłuba, pewnie wykończała je troszeczkę lepiej. Zawieszenie jest identyko, także tutaj nie ma co się na ten temat rozwodzić. Zobaczymy z tyłu, czy jakieś numery może znajdziemy. Tył jest dużo ładniej zachowany niż ten z Krakowa. Widać, no jest dużo lepsza jakość tych spawów, ale one też na koniec produkcji właśnie już się tak bardzo nie spieszyli, już się przyzwyczaili do produkowania tego. Troszeczkę też no, już byli bardziej doświadczeni ci spawacze, tak? Także widać po prostu skok jakości ogromny. Mamy tutaj jakiś numer. Numer seryjny pojazdu, proszę bardzo. 240-40892. Zaraz, szczerze mówiąc, nie pamiętam z głowy tych numerów. Także zobaczycie na ekranie teraz spis numerów i później ewentualnie z narracji z OFA dogram jeszcze, który to jest IS-2 w polskim wojsku. Czy on był spisany, czy on brał udział w trakcie II wojny światowej w tych walkach, czy on został zakupiony później pod koniec lat 50. przez Polaków. Tutaj niestety mamy zakaz wchodzenia na pojazd, więc wam nie powiem dokładnie, się nie mogę tak bardzo przyjrzeć. Tutaj widać, co było zasłaniane tymi płytkami metalowymi.
Krakowie i popatrzcie na to, w Krakowie ten IS-2, ten kadłub, z tej strony znowuż nie miał tej... Nie miał tego rozejścia. Tutaj w Dębicy ten IS-2 z późnej produkcji ma po prawej stronie. To po prostu nie do końca pasuje. A z tamtej strony jest prawie że równiutko, nie? I to jest bardzo ciekawy temat, który nie wiem po prostu skąd powstaje aż taka różnica w tym spasowaniu frontu kadłuba z tyłem. I teraz jeszcze przejdziemy sobie naokoło. No to jest port karabinu maszynowego, tu się dużo nie zmieniło. Działo jest to samo, ale jest trochę niżej, więc lepiej widzę ten hamulec wylotowy. Jakby to jest ten typ Ferdinand nadlany już później, tak? To jest już dopasowane faktycznie do tego działa 122 mm, żeby to nie pękało i żeby wytrzymywało nieograniczoną wręcz ilość strzałów, można by powiedzieć. Mamy tutaj też gąsienice, ponownie metalurgiem nie jestem, więc wam nie powiem, który to jest ten typ gąsienic, ale są tak samo do tego frontu kadłuba przyczepione, jak do tego w Krakowie, oprócz tej, która tutaj spada i umieścili. Chociaż nie spadła, tylko tak specjalnie jest umieszczony, żeby może nikt znaku nie zakosił, bo tu z ulicy można wejść. To muzeum w Dębicy swoją drogą, jak chcecie, to ta wystawa na zewnątrz jest za darmo. Dostałem taki pamiątkowy bilecik, 0 zł, uczciwa cena za tą wystawę tutaj. O, jeszcze jedną ciekawą rzecz widzę. Szkoda, że nie mogę wejść na ten czołg, było dużo lepiej. No ale takie są zasady. Popatrzcie, tutaj znowu było coś i ktoś próbował dopasowywać przy tym jarzmie działa i u góry też ewidentnie tej części nie ma. Więc to jest niewykluczone, że to faktycznie była wada fabryczna, którą później próbowali naprawiać albo nie naprawiali, bo przecież no z tego akurat będą strzelać, nie? Ale, ale ta część nie jest częścią krytyczną. Jeżeli chodzi o wieżę, jest ładniej wykonana, zdecydowanie, niż tego ISA w Krakowie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ten dach jest tak samo, nasmarkane tam jest po prostu tych spawów, no ale to... No cóż, mamy krzywą linię odlewu. Oznacza to tyle, że nie jest to wieża z Moskwy. I z tyłu wieży... Bardzo szkoda, że nie mogę tam wejść, ale trudno. Z tyłu wieży mamy numer odlewniczy, jak widzicie. Tylko fabryka w Uralmaszu i w Mariupolu miała numer odlewniczy na wieżę. I tutaj nie ma żadnych śladów naokoło tego portu KM-u z tyłu wieży. Nie ma żadnych śladów po żebrowaniu. Oznacza to tylko i wyłącznie jedno. Tu jest gładziutko, czyli to jest faktycznie wieża podlana w Mariupolu. Taka ciekawostka. I jak widzicie tutaj jeszcze raz, spróbuję tak trochę nagrać wyżej. Tylko, że ja tego nie widzę niestety, więc wam nie nadam narracji tutaj. Ale no tutaj... No w krakowskim ISie to jest zasłonione, tak? To jest zasłonione metalową płytką, a tutaj mamy po prostu te siatki. To jest chyba jeszcze nawet oryginalna siatka, bym powiedział. No może była wymieniana, nie? No bo to jednak w takim miejscu to się mogło zużywać. I teraz ciekawostka. Istnieją historie o tym, zapiski załóg, tylko to jest takie trochę urban legend. To może zapiski nie istnieją, to jest takie bardziej urban legend, że żeby przestraszyć Niemców, bo Niemcy strasznie się bali ISA II, okropnie się bali, to był największy po prostu koszmar niemieckich pancerniaków, żeby spotkać ISA II, właśnie przez tą ogromną armatę, tyle że ona ma ogromny hamulec wylotowy na końcu lufy i niekiedy załogi czołgów T-34, żeby po prostu nastraszyć Niemców, na koniec armaty 85 zakładali wiadra, bo te czołgi z odległości, postaram się trochę odsunąć to, może zobaczycie, one z odległości są bardzo podobne. Dodajcie do tego soczewkę 500 metrów i te czołgi wyglądają identycznie z odległości. Szczególnie, że nie wiem, czy to będzie dobrze widać na kamerze. Postaram się to tak ująć. Jeżeli chodzi o czołg T-34, to on wcale nie jest dużo większy od czołgu IS-2. Tutaj fajnie wyszło, że one stoją dokładnie obok siebie. IS-2 jest trochę dłuższy. Dosłownie trochę dłuższy. Jeżeli chodzi o rozmiar wieży od boku czy od frontu, one wyglądają prawie identycznie. Tak jak mówię, dodacie do tego soczewkę 500 metrów, 700 metrów, bo z takiej odległości te czołgi, nawet jak nie z 1,5 km, będą strzelać do waszych pozycji umocnionych, jeżeli jesteście Niemcami. I te czołgi, kurwa, wyglądają identycznie po prostu. Dodając to wiadro na koniec działa 85 mm z T-34-85, no to ja bym się pomylił. Kto mówi, żeby się nie pomylił, jest pełen gówna, nie? Także... No jest minimalnie dłuższe to działo, mimo tego, że jest dużo, dużo, dużo większy kaliber. No i tak jak mówię, no te czołgi są po prostu... bardzo, ale to bardzo do siebie podobne.
Dopiero teraz tak naprawdę uświadomiłem sobie, jak to T-34 stoi obok tego Ace'a 2 tutaj w Dębicy, w tym muzeum, jak niewiele większy jest czołg IS-2 od czołgu T-34. T-34 jest ogromny, bym powiedział. Albo inaczej, czołg IS-2 jest naprawdę malutki jak na czołg ciężki. O czołgu T-34 wam opowiem kiedy indziej. No a tutaj jeszcze raz ten front możemy sobie z bliska zobaczyć. No jest spora różnica i faktycznie te fronty, szczególnie w tych miejscach tutaj, górna część tego pancerza, boki, nawet niemieckie działa PAK 43, długie 88, miały z tym ogromny problem z odległości, z których IS-2, jeżeli był w stanie wycelować i oddać do nich strzał, no to zmiatał je po prostu z powierzchni ziemi jednym strzałem i te 88 się po prostu od niego dingały. Ponownie, jak przy krakowskim Isie drugim, no tu jest to najsłabsze miejsce tego Isa drugiego, nie? Tyle, że też teoretycznie, projektując czołgi, w T-34 ta przednia dolna płyta jest dużo niżej niż tutaj. To był, no tak trzeba to było zrobić po prostu, żeby to miało ręce i nogi. Nie dało się tutaj zrobić z tym nic więcej, przynajmniej nie w tym czołgu. No istnieje coś takiego jak statystyki papierkowe i gry komputerowe, istnieje coś takiego jak prawdziwe życie i w prawdziwym życiu, żeby ta przednia dolna płyta wystawała faktycznie na tyle, żeby można w nią było strzelić, zdarza się tak naprawdę rzadko. Przeważnie ten czołg do połowy przynajmniej wysokości gąsienic, przeważnie nad teren nie wystaje, nie? Teren nie jest idealnie płaski, więc ta przednia dolna płyta i tak była teoretycznie chroniona terenem, ale to był największy słaby punkt od przodu tego czołgu IS-2. I tu faktycznie... No widać, no to jest na wysokości, jest spory ten słaby punkt, jest na wysokości no górnej części gąsienic, może tutaj bym powiedział, gdzie na tej samej wysokości T-34 ma jeszcze przednią płytę, tylko ona ma tylko 45 mm, więc różnica jest ogromna, ale ta przednia dolna płyta jest dużo, dużo niżej. Jeszcze tutaj po jakości spawu bym powiedział, że to jest produkcja jeszcze podrugowojenna tego T-34-85, który się tutaj znajduje, ale nie jestem pewny, numerów seryjnych nie znam na razie. Wsiąknąłem w temat IS-a drugiego. Także dobra. Wygląda na to, że jeżeli chodzi o czołgi IS-2, jeżeli jesteście w okolicy gdzieś Dębicy, to oczywiście zapraszam serdecznie do tego muzeum. Można sobie tego bydlaka zobaczyć z bliska, a jest naprawdę kawał czołgu do obejrzenia, nie? I dopiero ta kamera tego nie odda. Dopiero jak się stanie obok tych dwóch czołgów, które tutaj stoją, T-34 naprawdę nie wiem czemu zawsze wydawało mi się, że jest mniejszy. Albo nie spodziewałem się, że IS-2 będzie aż taki mały w porównaniu do T-34, nie? No niesamowita sprawa. Dobra, ode mnie tyle. Oddaję głos do studia. No i witam w studiu z powrotem. Niestety dopadło mnie przeziębienie i nie za bardzo mogę jeszcze jeździć i zwiedzać. Z drugiej strony ja bazuję w Krakowie i niektóre rzeczy, na przykład o Isak 2 w Wojsku Polskim, to wam opowiem dopiero w następnym materiale o Isak 2, bo będzie jeszcze jeden, ponieważ wybieram się do Poznania, do Muzeum Broni Pancernej, no i tam ludzie z tego muzeum zajmują się właśnie głównie zachowaniem pamięci polskich pancerniaków i ich służbie i maszynach, na których służyli. Także jeżeli ktoś nam o polskich Isak 2 coś ma opowiedzieć, to myślę, że oni będą wiedzieć najwięcej. To, co tutaj mamy na zdjęciu teraz, to jest IS-2 z Warszawy. Tutaj kolega Diabeł, pozdrawiam serdecznie, imienia nazwiska nie wymieniam, bo nie wiem, czy chcesz, ale taki ma nick na Twitchu. I to też jest to, że od momentu, kiedy ja nagrałem Isa 2 w Krakowie i Isa 2 w Dębicy, już minęło, w tym momencie dla was to jest chwilka, tak? To jest przeskok na materiale YouTube'owym, tak? Ale tak naprawdę minęło już trochę czasu. No ja też wam pokazuję te nagrania na tym Twitchu i dyskutowaliśmy o tym, burza mózgów ponad 200 osób, jednak pomaga parę rzeczy sklaryfikować i ustalić. Tutaj Diabeł nam podesłał zdjęcia Isa 2 z Warszawy, wybrał się tam dla mnie, dziękuję serdecznie. Tych zdjęć mam bardzo dużo, nie pokażę wam wszystkich, pokażę wam najważniejsze. To jest właśnie IS-2 składany, kiedy już płaskie fronty, te wyprostowane fronty weszły do produkcji seryjnej i wszystkie Isy 2 teoretycznie były tak składane. Aczkolwiek to jest jeszcze IS-2 złożony w czasie, kiedy już te płaskie fronty były, ale mieli jeszcze gdzieś im leżał ten wczesny front, więc złożyli takiego Isa 2.
po prostu mieli zestaw części, więc takiego złożyli. I tutaj pierwsza ciekawostka, ten IS-2 w Krakowie również z tym wczesnym frontem. On tutaj miał dospawane coś, jak widzicie tutaj myszką, teraz gmyram, mam nadzieję, że to widać. W tym miejscu miał dospawane coś i to wygląda jak wada fabryczna, albo to jarzmo miało tak faktycznie wyglądać, tylko ktoś w polskim wojsku, ktoś z Polaków stwierdził, a czemu tutaj jest taka dziura, to powinno być prostokątne. I dowalił tu kawałek i WI-2 w Dębicy też coś tutaj próbował dospawać. Tu góra akurat nie widać za bardzo, no ale tam też brakowało i też było dospawywane. Tutaj nie ma nic dospawane z tego, co widzę. Tutaj następny numer, to jest bardzo ciekawe. Tutaj mamy numery seryjne 240, czyli obiekt 240 40858. I to mnie zastanawia już w tym momencie bardzo, bo tutaj Magnuskiego mamy, pana Magnuskiego z tego leksykonu wozów bojowych Ludowego Wojska Polskiego. Mamy te numery seryjne. Jeden prawie pasuje, tylko jest tam jedynka, której tutaj nie ma. To ja już nie wiem, czy ta jedynka w jakiś sposób została dopisana przez przypadek, czy nie. No ale jest tutaj taki numer seryjny na tym IS-2 z Warszawy. Kolejna rzecz, IS-2 z Warszawy, ewidentnie wieżyczka z Mariupola. Mamy tutaj numer odlewniczy, widać troszeczkę nad moją kamerą. No i mamy... O, sorry, byłam odwrócony. I mamy jarzmo karabinu maszynowego z tyłu wieży bez brust odlewniczych. Czyli to jest również wieżyczka z Mariupola, tak samo jak tego IS-2 w Dębicy. Także taka ciekawostka. Kiedyś może odwiedzę Warszawę i zobaczę w końcu tego IS-2 na żywo w Warszawie, ale na razie, jeżeli chodzi o tego warszawskiego IS-2, no to by było na tyle. Okej, teraz mamy na tapecie Isa drugiego z Poznania, z Cytadeli. Tutaj jest bardziej taki sneak peek, bo ja tam będę niedługo i nagram go wam na żywo z bliska. Może nawet mnie wpuszczą do środka, jak dobrze zagadam, zobaczymy. I tutaj ponownie widać, to jest jeszcze wczesny typ kadłuba i widać, że po tej stronie znowuż to jest prawa strona czołgu. Tu się nie różni znowuż to łączenie przodu kadłuba z tyłem. A tutaj na następnym zdjęciu jeszcze, no tak jak mówię, to jest taki sneak peek. Tutaj na tym zdjęciu widać takie bruzdy tutaj, które też pojawiły się na czołgu w Krakowie, tak? I tutaj bajer z tymi bruzdami polega na tym, to mi Fobar podpowiedział, Fobar, tutaj kolega z Discorda z Fobarem, zresztą tam też będę w Poznaniu. I w Poznaniu nam opowiedzą więcej na temat tego czołgu z bliska, będę tam z kamerką oczywiście. Te bruzdy podobno są po tym, te tutaj, po których jeżdżę teraz myszką, że tu były jakieś wady odlewnicze i jak się naprawia odlew, spawa się go, tak? Że to było spawane wady odlewnicze. Ten w Krakowie ewidentnie miał ich dużo więcej, chyba. Także taka ciekawostka. O, tu mam lepsze zdjęcie z bardziej z bliska. Tutaj po metalurgii podobno gościu Fobarowi powiedział, który tam z muzeum jest, jakiś pan, że tak się naprawia po prostu odlewy, nie? Jak coś poszło nie tak. No i po tej stronie też mamy fajną bruzdę tutaj widać. To są naprawiane jakieś pęknięcia, niedoskonałości w odlewach tych kadłubów. Więc taka ciekawostka. I ten IS-2 w Poznaniu, w Cytadeli, ma numer NC 122 46 coś tam 25. Jest strasznie zamazany. Teraz ciekawostka na temat tych numerów, bo ten w Krakowie również takie posiada. Tutaj macie, jeszcze raz się przewinie, po prostu dokument, na którym oznaczony jest czołg IS-2 w jakiś sposób i widać, jak to wpiszą w cyrylicy, jest to takie NC właśnie, no nie? I tutaj mamy numery NC-122, czyli IS-122, tylko wygląda na to, że to są polskie numery i wychodzi na to, że Polacy jak nabijali swoje numery, oni nie mieli, nazwijmy to, wybijaków po prostu z odpowiednimi literkami, bo nie mieli cyrylizak, w Polsce jest inny alfabet niż w Rosji. Także żeby było jak najbliżej, to nabili NC zamiast to IS, powiedzmy, cyrylicowe, tak? Także jest IS-122 i tu są numery. I następna ciekawostka na temat tego IS-2 w Krakowie, teraz się na ekranie będą przewijać zdjęcia. Wychodzi na to, że te numery NC-122, czyli IS-122, 40116, jakoś tak to szło teraz, widzicie na ekranie, to jest ten sam numer, który jest podany na tabliczce znamionowej, znaczy nie tabliczce znamionowej, przepraszam, na tabliczce pamiątkowej, która jest na tym czołgu umieszczona, tak? Czyli to by sugerowało faktycznie, że to są jakieś polskie numery nadane przez wojsko polskie tym maszynom. Ale na froncie kadłuba, znowu tego z Krakowa, mamy inny numer seryjny, czyli są tam faktycznie dwa numery seryjne, jest polski i jest prawdopodobnie oryginalny radziecki numer frontu kadłuba. Jak widzieliście też w Dębicy, ten numer seryjny, oryginalny radziecki jest nabijany w tamtym miejscu, gdzie są to jakby wyczyszczone i są nadbite te polskie
numery na ISIE 2 w Krakowie. Te numery NC, to tam na tym ISIE 2 w Dębicy na tyłku są nabite normalne O240, tam 240 było i jakiś tam numer seryjny, tak? Także taka ciekawostka i słuchajcie, w tym odcinku nie będę wam opowiadał o... A, jeszcze jedno, ten z Poznania, tu jest wieża z Uralmaszu ewidentnie, bo mamy bruzdy naokoło gniazda KM-u z tyłu w wieży, tak? I jest numer odlewniczy jeszcze na tej wieży tutaj z tyłu, także no to na pewno jest Uralmasz, jeżeli chodzi o wieżę. Także szczerze mówiąc, im głębiej nurkuję w temat tych polskich ISU 2, tym się robi ciekawiej i więcej pytań mam, chociaż na niektóre uzyskuję odpowiedzi, a po prostu więcej pytań się rodzi niż jest odpowiedziane na nie. Jeżeli tutaj niestety będę was musiał prosić o to, żebyście poczekali, jeżeli chodzi o historię polskich ISU-ów drugich w tej, znaczy polskiej, ludowym wojsku polskim, tak to nazwijmy, bo tak jak mówię, niedługo będę w Poznaniu w Muzeum Broni Pancernej, no i też tam do tej cytadeli skoczymy, skąd jest zdjęcie tego ISA tutaj i może nam pozwolą coś ponagrywać bardzo fajnie tam przy okazji. No to jeżeli chodzi o historię polskich ISU-ów 2, no to wam ją opowiem w innym materiale, w następnym. Ten zresztą już i tak chyba przekroczył 2 godziny, więc jest kosmos. A i tak jeszcze na koniec będzie zaraz jeden rozdział. Także ode mnie jeszcze tyle, już się z wami drugi raz tam nie będę żegnał po tym rozdziale, który jeszcze muszę dograć jeden, a jest bardzo ciekawy. Chciałem wam podziękować za oglądanie i no cóż, no... Jeżeli materiał się spodobał, zostawić może łapkę w górę, komentarz koniecznie, skomentujcie, która część wam się podobała, którą poprawić. Może macie jakieś informacje o tych ISAK drugi, jakieś potwierdzone z jakichś książek, z jakichś archiwów, coś takiego, to bardzo chętnie to wszystko usłyszę, żeby rozwiązać jak najwięcej tych zagadek, tych numerów seryjnych, bo póki co tylko jest drugi z Warszawy i jest bardzo bliski numerowi seryjnemu podanemu przez pana Magnuskiego, tak? Także mam dla was jeszcze jeden rozdział, już bardziej jako ciekawostkę, a samą historię polskich ISU-ów 2 zostawimy sobie na osobny materiał. Ode mnie tyle, dziękuję jeszcze raz za oglądanie, no i teraz ten końcowy rozdział niech leci. No i widzicie, ten rozdział dogrywam na końcu, ponieważ po samym jego tytule, no tak naprawdę historia produkcji ISU-ów 2 nie byłaby kompletna bez wspomnienia o tym, jak powstawały one w leningradzkiej fabryce Kirowa. Tutaj decyzja o wznowieniu produkcji czołgów ciężkich w Leningradzie zapadła w maju 1944 roku. To było związane z oczywiście wypchnięciem Niemców z tamtego rejonu. W styczniu 1944 roku Armia Czerwona całkowicie zdjęła blokadę Leningradu i tutaj, bo po prostu no, linie frontu w szybkim tempie oddalały się po tym, jak Leningrad był przez 900 dni okrążony. 26 maja 1944 roku Stalin podpisał dekret PKO o numerze 5959, który mówił o organizacji produkcji czołgów i kadłubów IS oraz o przywróceniu produkcji metalurgicznej w fabrykach Kirowa i Iżora w Leningradzie. Iżora, może to powinienem czytać, no cóż. W październiku oczekiwano na pierwsze 10 zbudowanych w Leningradzie ISU-ów 2, w listopadzie spodziewano się 20, a w grudniu 25. Tyle, że w pierwszym kwartale 1945 roku produkcja miała teoretycznie osiągnąć 50 czołgów miesięcznie. No i tutaj ten dekret reaktywował również fabrykę Iżora, która miała zaopatrywać leningradzką fabrykę Kirowa w kadłuby i wieżyczki. No i ten dekret miał wpływ tak naprawdę nie tylko na charkowskie zakłady Kirowa, ale również na fabrykę numer 200 i inne instytucje związane z produkcją czołgów IS-2. W każdym razie każdą instytucję, do której ewakuowano inżynierów z Leningradu, bo mieli teraz oni tam powrócić teoretycznie. W fabryce numer 200 zresztą został zaburzony strasznie proces produkcyjny, co odbiło się oczywiście na produkcji tej fabryki. Jednak sam dekret, a jego wykonanie to dwie różne rzeczy. Leningrad nie tylko stracił około 1 miliona ludzi w czasie blokady, ale także został w dużej mierze przede wszystkim zniszczony. Fabryka Kirowa, mimo że pozostawała czynna w czasie blokady, została mocno uszkodzona i większość jej wyposażenia zresztą i tak wcześniej została ewakuowana. A sama fabryka Iżora była w czasie okrążenia aktywnym polem bitwy, gdzie walczyły między innymi 72. Samodzielny Batalion Artylerii Karabinów Maszynowych, który był dowodzony przez porucznika rezerwy Wodopianowa, no i też był tam oddział złożony z byłych pracowników tej fabryki, tak? Także no to nie były wesołe warunki. Tutaj sama sytuacja była trudna i Sowieci to rozumieli teoretycznie. W tym dekrecie, o którym wspomniałem, polecono również, aby do leningradzkiej fabryki Kirowa i Iżora wysłano sprzęt, ale fabryki te nie były gotowe do produkcji ani latem, ani jesienią. Na dzień 25 września warsztat leningradzkiej fabryki Kirowa był jeszcze częściowo zniszczony i wymagał cały czas poważnych napraw. I tutaj w podobnym stanie znajdowały się pozostałe warsztaty tej fabryki, tak?
Sprzęt ogólnie był w złym stanie. Do fabryki teoretycznie tak naprawdę przysłano 54 nowe maszyny, ale to było po prostu za mało. Jeden IS-2 co prawda został zmontowany z elementów przysłanych z Czelabińska i został on przetestowany, ale nie przeszedł on kontroli jakości. No tutaj pracownicy leningradzkich fabryk nie byli po prostu, no jakby to ująć, no nie byli doświadczeni w składaniu takiego rodzaju maszyn, nawet wsparci personelem i wiedzą ludzi wysłanych z Czelabińska. Także tutaj kolejny dekret Państwowej Komisji Obrony o numerze 6706 został opublikowany 14 października 1944 roku i tutaj zgodnie z tym dekretem leningradzka fabryka Kirowa miała dostarczyć swoje pierwsze 5 ISów-2 w grudniu 1944 roku i tutaj okazało się, że nawet ten termin był po prostu niemożliwy. Do 15 listopada 1944 roku leningradzki warsztat fabryce Kirowa posiadał 160 różnych maszyn już, ale tylko 15 z nich zostało uruchomionych. Tutaj według przedstawiciela wojskowego tej fabryki, inżyniera pułkownika Rumiancewa, maszyny te były wykorzystywane na próżno po prostu. Nie można też było po prostu nic skompletować bez wystarczającej ilości dostarczonych półproduktów. Co prawda piece stalowe, warsztaty odlewnicze i walcownicze oraz kuźnia były gotowe do pracy w tej fabryce i było w niej już 11 tysięcy robotników gotowych do pracy, ale ten przedstawiciel wojskowy skarżył się, że nie zrobiono nic, aby tą produkcję po prostu rozpocząć. W samym grudniu sytuacja nie uległa poprawie, nic dziwnego więc, że w 1944 roku z Leningradu nie wysłano ani jednego czołgu IS-2. To prawda, tutaj światełko w tunelu zapaliło się dopiero wiosną 1945 roku, bo w marcu fabryka ukończyła 5 pierwszych czołgów IS-2. Tyle, no, że jednym z nich był ten czołg zmontowany wcześniej we wrześniu 1944 roku. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, wszystkie czołgi zbudowane w Leningradzie w 1945 roku miały konstrukcję jeszcze z wczesnego lata 1944 roku, czyli wszystkie czołgi miały kadłuby w starym stylu i wieżyczki zbudowane przed latem 1944 roku. Tak było, ponieważ produkcja kadłubów nie została uruchomiona lokalnie i do produkcji tych ISów-2 używano resztek z magazynów fabryki 200. Czołgi te okazały się również bardzo drogie, 350 tysięcy rubli za sztukę, gdzie w porównaniu te z Czelabińska, no tak naprawdę to mówimy tutaj o 100 tysiącach rubli mniej. No i tutaj dokumenty z kwietnia tej fabryki wykazywały, że ostateczna dostawa czołgów nastąpi dopiero w czerwcu. I tutaj wydaje się, że kierownictwo leningradzkiej fabryki Kirowa rozumiało, że dostawy czołgów IS-2 nie pójdą dobrze, ale za to udało im się uruchomić całkiem podstawową, powiedzmy, produkcję dział samobieżnych ISU-152. W każdym razie, no my tu nie o ISU-152, tylko o ISAK-2. Także w Leningradzie zbudowano łącznie tylko 10 czołgów IS-2, z czego 5 zostało dostarczonych w maju, a czołgi z produkcji marcowej tak naprawdę dostarczono dopiero w czerwcu. I tutaj produkcja czołgów ciężkich zakończyła się po tym czasie. No po prostu Sowietom druga baza produkcyjna dla czołgów ciężkich się nie udała i nigdy nie wystartowała. Myślę, że faktycznie na tym zakończymy historię czołgów IS-2 na chwilę obecną. Jak już wspomniałem wcześniej, czołgi IS-2, jeżeli chodzi o Wojsko Polskie, no to o tym zrobię kompletnie osobny odcinek. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. No i do usłyszenia w następnym.